Rozdział 13. Gang Oczki, czyli Ferajna z ulicy Żabiej. Szczecin. Przełom lat 80. i 90. Kilkanaście minut jazdy samochodem do granicy polsko-niemieckiej. Rzut beretem do Berlina, duży port i wielkie możliwości dla przemytników. Do Polski wlewają się setki tysięcy litrów nielegalnego spirytusu. Transporty kursują przez obstawione bramki, czyli przejścia graniczne w Lubieszynie, Krajniku i Kołbaskowie obsadzone przekupionymi celnikami i strażą graniczną. Interes pochłonął całą nowobogacką elitę. Ci, którzy wtedy zainwestowali, w krótkim czasie dorobili się pensjonatów w Świnoujściu i Międzyzdrojach, ekskluzywnych domów publicznych, salonów samochodowych i sklepów z elektroniką, też zresztą z przemytu, a nawet fabryki lodów. Mądrzy wycofali się już po kilkunastu udanych kontrabandach, ryzykanci brnęli dalej. Po spirytusie ruszyły narkotyki. Do Polski ściągano trawkę z Europy Zachodniej i kokainę z Ameryki Południowej. Amfetaminę produkowano w kraju, pakowano na promy i wysłano do Skandynawii. Tak powstały w Szczecinie gangsterskie fortuny i legenda o tych, co z policji kpili sobie w żywe oczy. Na pierwszy plan wybiła się grupa Marka M pseudonim Oczko, o której mówiono Chłopcy z Żabiej. W przestępczym CV taki wpis oznacza Dr. Honoris Causa, Owi chłopcy wychowali się i zaprzyjaźnili na podwórku w robotniczej dzielnicy Szczecina. Postanowili, że nie będą żyć w biedzie, więc przelewali najtańszy spirytus do butelek z etykietami Royala i pakowali trociny do pudełek Malboro. Potem przyszli poharacz do powiązanych ze służbami przemytników, którzy właśnie drukowali wizytówki swoich firm. Podzielisz się albo zaczniesz mieć kłopoty – mówili każdemu z nich. Byli jak chłopcy z Ferajny, sprytni i solidarni. Stworzyli gang, który przeszedł do historii polskiej przestępczości zorganizowanej, a oczko zajął miejsce w panteonie największych polskich mafiozów lat 90. Trociny zamiast tytoniu. Marek M. wcześniej był znany jako Marek K., kiedy pierwsze nazwisko zaczął mu ciążyć, przybrał to, które nosiła żona, Chorwatka, z którą poznał się podczas pobytu w Niemczech. Metoda przybierania nazwisk żon upowszechniła się wśród kolegów Marka M. Andrzej Z., pseudonim słowik, który wprowadził oczkę na salony gangsterów z Pruszkowa, w poprzednim cieleniu nosił nazwisko Banasiak. Właśnie jako Banasiaka ułaskawił go prezydent Wałęsa w 1993 roku. Nazwisko Z. słowik przybrał od żony Moniki, podobnie jak wspólnik oczki w Szczecinie Sylwester O., ten z kolei od swojej ślubnej o imieniu Ludmiła. Markowi M. pseudonim nadało same życie. Ma jedno oko nieruchome. Chociaż przylgnęła do niego opinia bezlitosnego brutala, który niepokornych łamał jak zapałki, nie wyglądał szczególnie groźnie. Średniego wzrostu, atletycznie niegdyś zbudowany, obsesyjny kult ciała, nieustanne ćwiczenia na siłowni, właśnie tam został aresztowany, ale w rozmowie spokojny i panujący nad emocjami. Według materiałów zgromadzonych przez prokuraturę i policję oczko od początku lat 90. stał na czele gangu napadającego na tiry, przemycający do polski alkohol. Zajęcie było bezpieczne, bo okradani nie zgłaszali swoich strat organom ścigania, cierpieli w ciszy. Później grupa wzięła się też do ściągania haraczy od właścicieli klubów nocnych i agencji towarzyskich. Marek M w latach 80. był tak zwanym bramkarzem w kilku szczecińskich lokalach, między innymi w ekskluzywnej małej scenie rozrywki. To właśnie tam nawiązał pierwsze kontakty z ludźmi, którzy niebawem zdominowali prasowe rubryki kryminalne. W Szczecinie oczko zdobył szacunek świata przestępczego po numerze ze sprzedażą hurtownikowi z Gorzowa Wielkopolskiego tira pełnego fałszywych papierosów. Hurtownik był tak zaślepiony perspektywą szybkiego zarobku na tanich fajkach od oczki, że sprawdził tylko towar z przodu na naczepy. Gdyby sięgnął dalej, przekonałby się, że w środku są trociny. Od tamtej pory o Marku M mówiono, że ma głowę do interesów i że jest nietykalny. Ze sprawy Gorzowskiej, gdzie dowody były bezsporne, wyszedł bowiem bez strat, został uniewinniony. Przy okazji tamtego śledztwa Oczko opuścił mieszkanie na Żabiej i przeniósł się do Warszawy. Przymusowa banicja unikał wezwań na przesłuchanie i policyjnego zatrzymania, postrzegana była jako awans. Gdy wracał w rodzinne strony, mówiono, że jest rezydentem Pruszkowa. Jarosław S. pseudonim Masa. Dobrze pamięta Marka M. z okresu jego świetności. Mówi, że Oczko był w Pruszkowie szanowany, bo był ostry. Ceniono go za umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Umiał walczyć o swoje, wyjaśniał Masa. Ludzie go słuchali, miał poważanie. Człowiekiem, który zapewnił mu chody u Pruszkowskich był Słowik. Przyjaśnili się jeszcze w starych czasach, bo Słowik pochodził spod Szczecina. Na początku lat 90. Oczko często pojawiał się w Warszawie. Starzy doszli do wniosku, że dobrze byłoby zrobić go rezydentem Pruszkowa w Szczecinie. Marek miał tam sporą grupę wiernych żołnierzy i możliwości, żeby dla nas zarabiać. W 1992 roku Słowik, Oczko i dziad, uważane wtedy za lidera grupy wołomińskiej, ale jeszcze współpracujący z Pruszkowem, wpadli z przemyconym spirytusem. Dziad wyszedł za kaucją, a Słowika i Oczkę niebawem za resztę zwolniono. Do dzisiaj w tej sprawie wyroki nie zapadły. Podobno, tak twierdził dziad, w załatwieniu bezkarności pośredniczył ten sam adwokat, który pomagał później Słowikowi. Uzyskać ułaskawienie od prezydenta Wałęsy. Silną grupę w Szczecinie pomogli oczce stworzyć dwaj kumple z ulicy Żabiej. Marek D, znany jako Duduś, za młody mięśniak, ale obdarzony darem negocjacji, co przydawało się podczas rozwiązywania sporów oraz Jacek P, pseudonim ślepak, rozrywkowy facet ze skłonnościami do alkoholu i narkotyków, ale znany także z mocnych pięści. Święta trójca z Żabiej, żartuje po latach ich sąsiad. To były dobre, choć nerwowe czasy. Cała ulica z nich żyła, bo chłopcy ściągali z zagranicy niezły towar, a my to wszystko przepakowywaliśmy w garażach za budynkami. Całe noce mieliśmy pełne ręce roboty, aż furczało. No i kasa z tego była, bo sąsiadom nie żałowali. Ale trzech to za mało do bandy. Ruszył werbunek ludzi z miasta. W kontaktach z lokalnymi biznesmenami i prawnikami pomocą służył Oczce Roman R., pseudonim Arizona. Kiedy trzeba było, wykazywał nienaganne maniery i pozyskiwał grupie przychylność w kręgach samorządowych. Wiedział, kogo i jak przekupić, żeby koledzy mogli w spokoju kasę zarobić. Niekończące się źródło dochodów z handlu amfetaminą szmuglowaną do Skandynawii zapewnił grupie nieżyjący już Janusz G., pseudonim Gołąb, z Międzyzdrojów. Sławę aż po Szczecin zapewniła Gołębiowi nietykalność, którą dawały mu żółte papiery. Kiedy ułop i policja łapały go na handlu narkotykami, Janusz G. uciekał w chorobę, dostawał drgawek i piany na ustach. W konsekwencji lądował w szpitalu psychiatrycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Miał tam na tyle dobre układy, że wypuszczano go na przepustki podczas gdy w szpitalnej ewidencji wciąż figurował jako pacjent na obserwacji. Przydawało się to gołębiowi szczególnie wtedy, gdy narozrabiał i policja wiązała go z nowymi przestępstwami. Wówczas Janusz G. wyciągał swojego asa. O nie, panowie, mnie tam nie było. Leżałem wtedy w Gorzowie. Do grupy dołączył też Wojtek J., który wprawdzie marzył o wojskowej karierze, ale ponieważ chodził z Duduśiem do podstawówki i był jego najlepszym kumplem, automatycznie awansował w gangu. Poszedł do pracy na przejściu granicznym, aby nie blokowano odpraw celnych jego kolegów. Zarobione pieniądze inwestował w edukację swojej żony, która bardzo chciała zostać prawniczką. Potem go zostawiła i wyszła za policjanta. Nieduzinkową postacią w szczecińskim krajobrazie przestępczym był znany z krewkiego charakteru Adam M., pseudonim Brygadier. Silny, łysy, z niewyparzonym językiem. Gangster jak z filmu. Hadzał własnymi ścieżkami, nie udowodniono mu przynależności do grupy, ale niewiele mogło się dziać w kryminalnym Szczecinie bez jego wiedzy. W niczym nie ustępował mu Sylwester O., znany jako Sylwek, mistrz w haraczach i porwaniach. Karierę zaczynał jako ochroniarz pięknej prostytutki z bajki Ludmiły O., zwanej przez przyjaciół Lilką. Zakochał się w niej po uszy. To właśnie z nią się ożenił i przyjął jej nazwisko. Ludmiła też kochała Sylwka, ale najbardziej na świecie kręciła ją kasa. Wydawała krocie na ciuchy z Berlina i ekskluzywne kosmetyki. Sylwek musiał zarabiać, więc ostro wziął się do gangsterki. Ludmiła też nie stroniła od bandyckiej roboty. Negocjowała wysokość okupów i handlowała narkotykami. Do połowy lat dziewięćdziesiątych to jednak nie gang zwany Grupą Oczki dominował w Szczecinie. Według policjantów z CBS pierwsze skrzypce w portowym mieście odgrywali ludzie kaszy. Wyróżniali się z tłumu. Byli sportowcy, umieśnieni, wyrośnięci i zdecydowani na wszystko, aby tylko dorobić się grosza. Kasza, czyli Leszek K., zorganizował nowoczesną strukturę. W gangu obowiązywał podział hierarchiczny, szczeble dowodzenia przypominały organizację wojskową. Ludzie kaszy korumpowali oficerów komendy wojewódzkiej w Szczecinie, którzy kserowali im tajne akta dotyczące oczki. Kasza nigdy nie uważał się za gangstera. Kiedy ktoś go tak nazywał, kierował sprawę do sądu. Jednak, czy tego chce, czy nie, pionierskimi machlojkami z podatkiem VAT na trwale wpisał się do historii polskiej mafii. Uchodził za jednego z najinteligentniejszych przestępców w Polsce, do pieniędzy i pozycji doszedł sprytem, a nie pięścią. Charakteryzuje go funkcjonariusz operacyjny CBS. Pierwsze pieniądze zarobił na przemycie spirytusu z Francji, zaraz potem założył białe rękawiczki. Był przebiegły, dążył do stworzenia prywatnego archiwum, w którym miałby teczkę na każdego: konkurencję, policjantów, funkcjonariuszy ułop, urzędników i przedsiębiorców. Konkurencyjny gang rozważał zlikwidowanie kaszy. Mokrą robotę miał wykonać Rafał Hub, pseudonim czarny, człowiek od narkotyków i tzw. siłowych rozwiązań. Planowaliśmy odpalenie w centrum Szczecina pocisku przeciwpancernego skierowanego w jego biuro. O co chodziło? Kasza zarabiał spore pieniądze, a my chcieliśmy, żeby się z nami dzielił. Oczko się wkurzył, bo kasza odmówił. Ostatecznie Leszek K. musiał ustąpić pola silniejszym. Korumpowanie policjantów i gromadzenie kwitów także nie wyszło mu na dobre, ponieważ tajne dokumenty z różnych śledztw i akt personalnych znalezione w jego biurze postawiły na baczność służby mundurowe. Prześwietlono firmę Lechmal. Ustalono, że banki udzielały pożyczek na żywirowisko, które było zwykłym wysypiskiem piasku, a powiązana z Leszkiem K. spółdzielnia inwalidów produkowała mikroprocesory, które miały służyć do okradania skarbu państwa. Kasza spakował manatki i uciekł za granicę. Prokuratura wystawiła za nim międzynarodowy list gończy, zarzucając kolosalne wyłudzenia VAT i kredytów bankowych. To była jedna z pierwszych afer vat w kraju. Media okrzyknęły Leszka K. pionierem przestępczości gospodarczej lat 90. Policja złapała go w Niemczech w grudniu 1995 roku. Podczas procesu Kasza do niczego się nie przyznawał. Ma też na koncie wyrok za groźby karalne skierowane pod adresem szefa Związku Zawodowego polskich sędziów Justicja. W więzieniu narodził się Kasza Poeta. Właśnie za kratami powstał pierwszy tomik jego poezji zatytułowany Współczesna obrona Sokratesa, czyli list otwarty do ministra sprawiedliwości, wydany w 2001 roku. Sporo w tej książce żółci mocnych epitetów pod adresem sądu i prokuratury, ale też zabawnej autoironii. Na okładce dwie fotografie autora, jakby żywcem wzięte z czasów Alakapon Capone i Adnotacja. Certyfikat Uniwersytetu w Chicago Wydział Gangsterskiego dla Leszka K ukończył celująco, a także podpis pod zdjęciami Leszek K. Zawodowy gangster. Ciasna czapka Kaszy. Rozmowa z Leszkiem K, pseudonim Kasza. To w końcu był pan gangsterem czy nie? Oczywiście, że nie byłem. To cytat z jednej z gazet. Zrobiono ze mnie gangstera, więc, żeby to ośmieszyć, za takiego się przebrałem. Wydał pan coś jeszcze? Zbiór wierszy. Bal w ogrodzie. Podpisałem się pseudonimem Julian Mufim. Nawiązanie do balu w operze Juliana Tuwima? Tak to ujęli krytycy. Jak było z tą kokainą? To prawda, że darował pan sobie spory transport? W 1994 roku miałem propozycję wzięcia w komis sporej partii narkotyków. Pół tony kokainy. To jakoś, niech policzę, 10 milionów dolarów było do zarobienia. Zastanawiałem się nad tym interesem dobre dwa tygodnie i ostatecznie zrezygnowałem. Za duże ryzyko? Nie o to chodzi. Zawsze ryzykowałem w życiu, ale jestem z pokolenia, które nie znało narkotyków. Sam nie biorę i nie trawię tych, co biorą. Generalnie to ludzie słabi, nawet jeśli są to ludzie z tak zwanych ekip, ostrzy, to tylko pozory. Biorą, bo mają gówno w dupie, wypaloną psychikę i nie trzymają na trzeźwo ciśnienia. A potem nieubłaganie przychodzi moment, że są już tylko zwykłymi narkomanami. Dotowarowanie tego świata, żadna satysfakcja, z faktu jak i z zarobionych pieniędzy. Ponadto doświadczenie życiowe mnie nauczyło, że z takich pieniędzy ciężko się dalej normalnie biznesowo rozwinąć. Gdybym w to wówczas wszedł, a moje dzieci uszczknęłyby z tamtej kokainy choćby jedną działkę, to nic, tylko sobie pogratulować. Nie wszedłem w to także dlatego, że na półtonie z pewnością by się nie skończyło. Z takiego interesu naprawdę trudno się wycofać. Strasznie pan sentymentalny. Nie, po prostu mam normalne ludzkie podejście. Wiedział pan, że konkurencja szykowała na pana zamach? Czułem, że coś się święci. Miałem wtedy obsesyjną potrzebę zamontowania w biurze szyby przeciwpancernej. Wiedziałem, że mam wrogów. Marek, to znaczy Oczko, chciał mi nałożyć na głowę ciasną czapkę. A ja nie lubię ciasnych czapek. Ale to już historia. Nic się nie stało. Czapkę? Chciał mnie opodatkować jak innych, a ja powiedziałem mu nie. Posłuchał? Nie wiem, po prostu nie dałem się. Przy czym chcę tu zaznaczyć, że nie byłem żadnym konkurentem Oczki, ani gangsterem, jak to sobie prasa wymyśliła, a może ktoś jej podpowiedział, tylko szefem firmy ochroniarskiej Lechmal. Prowadziłem działalność gospodarczą, miałem koncesję MSW. Moi ludzie nie byli bandytami, nikogo nie okradali, nie napadali, nie wywozili do lasu. Byłem normalnym biznesmenem, który swoją karierę zaczynał jak wielu innych od handlu w Rosji i skupowania waluty. Zbierał pan kwity na konkurencję? Tamte rzekomo tajne dokumenty zostały podrzucone do mojej firmy nie wiem przez kogo, leżały na parapecie. To były nieprzydatne kwity, po prostu śmieci informacyjne, ale przez nie stałem się wrogiem publicznym, bo okazało się, że zbierałem papiery także na pułkowników. Dlaczego groził pan sędziemu? Mafijnie w sposób pozaprawny trzymał palec nad moim aresztem, żeby nie uchylono. Nasłuchałem się o nim w więzieniu, więc zarzuciłem mu łapowkarstwo. Słuchaj, kundlu, napisałem do sędziego. Uchylaj mi areszt, bo jestem niewinny, a jak nie uchylisz, to jadę z tobą do prokuratury krajowej. No więc po dwóch latach, co też o czymś świadczy, sędzia nadał bieg sprawie, ale gdy stanął przed sądem w charakterze świadka, powiedział, że nie przestraszył się groźby. Każdy, kto czytał kodeks karny, wie, że groźba karalna ma miejsce wtedy, gdy u adresata wywołała lęk. Jeśli nie wywołała, zarzut powinien upaść. Ale w mojej sprawie nie upadł, bo dostałem 8 miesięcy w zawieszeniu. Po tym mam takie odczucie, że jestem trochę innym obywatelem. Takim, że jak jeden przejdzie na czerwonym świetle, dostanie ustne upomnienie do policjanta, a jak ja przejdę, to dostanę 5 lat. To prawda, że kiedyś był pan mistrzem w kulturystyce? Dawno temu. Kondycję fizyczną stawiam na równi z kondycją umysłu, chociaż intelekt i mięśnie rzadko idą w parze, ale bywa, że idą. Z czego pan żyje? Powoli wracam do zarabiania pieniędzy. Uczciwych, chociaż człowiekowi z moją przeszłością nie jest łatwo w biznesie. Do niedawna wystarczyło wygooglować moje nazwisko i wyskakiwała grupa marka ze mną na czele. Ale zlikwidowałem to. Zagroziłem twórcy owej nieprawdziwej strony sprawą i usunął. Ale dwóch inwestorów mi przez to uciekło: inwestorów? Chcieli zainwestować w moją grę, ale się wycofali z powyższego powodu. Zatrudniałem byłych milicjantów i oficerów, bo mieli koncesję na ochronę. Dałem pracę 30 ludziom. Żaden z nich nie miał bandyckiej przeszłości. Zabieraliśmy tamtym rynek ochroniarski, więc chcieli podciąć nam skrzydła przez swoich znajomych w policji. Dowiedzieli się o tym moi pracownicy, którzy też mieli znajomych. No więc zacząłem gromadzić kwity na oficerów, którzy tamtym pomagali. Na wszelki wypadek, żeby mieć zabezpieczenie czyli na kogo? A choćby na tu nazwisko z łopu i na kolejne nazwisko z PZ-ów, Wydział Przestępczości Zorganizowanej w KWP, przypisał Tora. Pierwszy z nich, przekupny jak cholera, siedział u gołębia w kieszeni, drugi nie lepszy. Obaj odeszli na zieloną trawkę i niech mi dziękują, że nie nagłośniłem ich grzechów. Sama pani rozumie, że byłem kandydatem numer jeden do pudła. Co było dalej? Pewien biznesmen z Krakowa namówił mnie na interes z mikroprocesorami. Miałem je odbierać, spółdzielnia inwalidów miała być w kooperacji. Wyglądało na normalny interes, a wyszedł zarzut wyłudzenia 2 milionów VAT i 9 lat więzienia. Mogę się zgodzić, że mówi się o mnie biznesmen zamieszany w sprawę Watowską, ale nie gangster. Za słowa też się odpowiada. Dziennikarz, który to napisał, przegrał ze mną w sądzie. Jak podbito Szczecin. W połowie lat 90. okresie Prosperity oczki, Szczecin wydawał się bezbronny wobec gangu, który przybrał postać lokalnej mafii. W nocnych lokalach ludzie oczki balowali za darmo, opodatkowali restauracje i agencje towarzyskie. Niechby któraś z kelnerek spróbowała podejść do nich z rachunkiem, to szybko nauczyliby ją fruwania, wspominała przed kamerą alfabetu mafii, Małgorzata, była barmanka z klubu nocnego imperium. Jeśli ktoś nie podporządkował się nowym regułom w mieście, to jego interes szedł z dymem, jak na przykład dom publiczny Emanuel przy ulicy Dworskiej w Szczecinie. Jerzy Ruliński, właściciel popularnej niegdyś agencji towarzyskiej Las Vegas, dobrze pamięta tamte czasy. Siali postrach, robili najazdy na agencję, trzeba im było płacić 2 trzy tysiące dolarów miesięcznie. Nie chciałem się podporządkować, więc pocieli mnie nożem i w garażu przy Las Vegas podłożyli bombę. W kwietniu 1994 roku, kiedy wszystkie interesy uszyły jak należy, w grupie nastąpił kryzys. Brygadier, Sylwek i Duduś mieli dość panoszenia się szefa. Podobno zachciało im się niezależności. Poczuli się na tyle silni, by zarabiać na własną rękę i nie dzielić się dłużej z przesiadującym w Berlinie i Warszawie Oczkiem. Wtedy Oczko po raz pierwszy i ostatni poskarżył się Pruszkowskim. Do Szczecina ściągnęła silna ekipa z Masą i Słowikiem na czele. Zrobiliśmy prawdziwy najazd, takowa jak gdyby rozkminka, wspominał po latach masa. Trzeba było pokazać chłopakom, kto rządzi Szczecinem. Zapakowaliśmy długą broń i zrobiliśmy spotkanie grupy w hotelu Radisson. Jednego z buntowników wywlegliśmy z hotelu i wywieźliśmy do lasu. Wytłumaczyliśmy mu dostatnie wszystkie problematyczne kwestie. I było po buncie. To Sylwek został wtedy pobity przez Pruszkowskich. Odtąd był wierny oczce jak pies. Od czasu zduszenia buntów w zarodku interesy oddanych oczce żołnierzy szły z większym rozmachem. Kto miał więcej pieniędzy od marka M, ten musiał się dzielić. Nie oszczędzano nawet znajomych szefa. Na własnej skórze przekonał się o tym biznesmen Dariusz Z, założyciel i właściciel produkującej lody firmy Ekko. Ecco. Gang zażyczył sobie prowizji od każdego kilograma lodów eksportowanych do Rosji. W czerwcu 1995 roku do pokoju dziecka Dariusza Z wrzucono granat gazowy, a samego biznesmena od lodu wplątano w aferę kryminalną. Zwabiono go na spotkanie z dłużnikiem i odegrano scenę, jakoby napuścił na niego gangsterską bojówkę. Granatem rzucił wówczas Rafał H. pseudonim czarny. Niedługo potem było o nim głośno nie tylko w Szczecinie. Rozczarowany nielojalnością szefa doprowadził go do totalnej klęski. Ujawniając śledczym więcej niż niejeden świadek koronny. Reżyser Andrzej Kostenko i współautorka tej książki zrobili o nim film dokumentalny pod tytułem Świadek. Bez większych problemów przegoniono ze Szczecina ponoszących się pomieścienia Białorusinów próbujących sił w kradzieży samochodów, narkotykach i haraczach ściąganych od Rosjan i Polaków handlujących przy granicy. Kiedy białoruski gang skupiony wokół Wiktora F, byłego podoficera KGB, mógł zagrozić pozycji oczki w sylwestrową noc 1996-1997, rywalizujące gangi stoczyły bój przy szatni hotelu Radisson. Doszło do strzelaniny. Kula raniła jednego z Białorusinów. Kilkanaście dni później w centrum Szczecina Wiktor F zginął od strzałów z broni palnej. Wyrok, o którego zlecenie po latach oskarżono Oczkę, miał wykonać płatny zabójca z gangu Janusza T. Krakowiaka. Pozycję Oczki w półświatku umacniała przyjaźń z niejakim Marianem K. z Katowic, który wyemigrował na zachód i szybko zyskał sławę gangstera międzynarodowej klasy. Policją wielu krajów na świecie był on znany jako Riccardo Fancini. W połowie lat 90. Oczko i Fancini zostali partnerami w biznesie. Zarejestrowali w Polsce, obsadzając w zarządzie figurantów, firmę produkującą wódkę kremlowską. Mieli biznesplan i fundusze na marketing. Reklamowali swój produkt na m.in. targach poznańskich, obok stoiska z inną wódką promowaną przez znanego aktora kabaretowego. Aktor przyciągał spojrzenia tłumów, co chwilę donośnym głosem wykrzykiwał nazwę owego produktu. Zdenerwował tym ślepaka, któremu zależało na reklamie kremlowskiej. Podszedł więc do aktora, wycelował dwa palce w jego pokaźny brzuch i syknął mu do ucha. Facet: Morda w kubeł. Wódka obok jest lepsza. Interwencja ślepaka okazała się skuteczna. Wielką promocję gorzałki Oczki i Fanciniego zorganizowano w warszawskim hotelu Holiday Inn. Zaproszono na nią pierwszych w Polsce milionerów oraz intelektualną elitę stolicy z aktorami i politykami włącznie. Oczko zapomniał jednak o kumplach z Pruszkowa, co bardzo ich rozsierdziło. Słowik zrobił mu podobno na ulicy karczemną awanturę, nazywając zdrajcą. Na nic zdały się argumenty oczki, że chodziło mu o wizerunek produktu i chciał uniknąć skandalu. W końcu, jeśli sam pełnił honory gospodarza imprezy, to równie dobrze mógł umieścić w loży honorowej cały zarząd Pruszkowa. Wpływowy przyjaciel marka M nie poprzestał na interesach z wódką. Agenci amerykańskiej Agencji Antynarkotykowej DEA, którzy 10 lat później wytropili kokainowe interesy Fanciniego, szacowali, że wraz z rosyjską mafią, dla której pracował, mógł zarobić około 300 milionów dolarów. W 2009 roku nowojorski sąd skazał przyjaciela Oczki na 10 lat więzienia, przepadek 40 nieruchomości i 30 milionów dolarów sankcji. Podobno do dziś policja kilkunastu krajów tropią jego powiązania z południowoamerykańskimi kartelami oraz włoską i rosyjską mafią. Bono i stringi z diamentami. O Ricardzie Fancinim, a także o kilku innych postaciach szczecińskiego półświadka, opowiedziała nam Natalia O., która dorastała w tym środowisku. Wychowała się w domu, gdzie, jak wynika z jej opowieści, krzyżowały się interesy pierwszego w wolnej Polsce biznesu i rodzącej się mafii. Rozpieszczali ją Roman R. pseudonim Arizona i Nikołaj Dozorcew pseudonim Kola z Odessy, powiązany ze śmiertelnie niebezpiecznym rosyjskim sołncewem. Jego nastolatka bywała w najdroższych hotelach, nosiła szpilki lubotą, jeździła najnowszym modelem Porsche za ćwierć miliona. U progu dorosłości związała się z uchodzącym za biznesmena przemytnikiem narkotyków. Dziś ma dwadzieścia kilka lat, jest piękną kobietą, ma dwie córki i skomplikowane życie. Oto fragment rozmowy z Natalią O. Skąd pani związki z półświadkiem? W domu mojego ojczyma spotykali się ludzie, którzy coś znaczyli w mieście. Prokuratorzy, lekarze, policjanci i biznesmeni. Ci ostatni zbili majątki na szwindlach walutu i fajkami. Ojczym był pierwowzorem postaci czarnego z Młodych Wilków, szefa gangu handlującego narkotykami i materiałami radioaktywnymi, przepisał Dora. Przed laty zorganizował brawurową ucieczkę z pilnie strzeżonego więzienia, uwolnił kilkunastu skazanych i od tamtej pory był postacią powszechnie szanowaną. Założył i prowadził pierwsze w Polsce fast foody, jeździł pierwszym Porsche w kraju, uciekał nim kiedyś w milicji z zakopanego, złapano go dopiero w Szczecinie przypis autora wiedział o wszystkim, co działo się w mieście. Na przykład o czym? Komu skradziono samochód? Pomagał ludziom odzyskiwać te auta, podsłuchiwałam rozmowy dorosłych, ale nie za wiele rozumiałam. Za to od razu wiedziałam, czy do rodziców przychodził ktoś ważny, czy mniej ważny. Po czym to pani poznawała? Ci pierwsi wchodzili jak do siebie. Byli witani entuzjastycznie. Rozsiadali się w fotelu albo szli od razu na taras. Serwowano im napoje i posiłek. Osoby mniej ważne zachowywały się jak petenci. O coś prosili ojczyma, a on zwykle odmawiał. Nie mogę ci pomóc, bo już się tym nie zajmuję. Wiesz, mam żonę i dwoje dzieci tłumaczył. Śmieszyło mnie to, bo z tymi ważnymi gośćmi rozmawiał właśnie o tym, czym już rzekomo się nie zajmował. Miała Pani dobry kontakt z matką? Mama nie chciała mnie w swoim domu, nie pasowałem do jej modelu rodziny. Miała mi za złe, że urodziłam się z poprzedniego związku, że nie byłam jego córką. Moja matka jest młodsza od ojczyma o 25 lat. Uzależniła się od niego emocjonalnie i finansowo. Była w nim obłędnie zakochana. Jej zdanie nigdy się nie liczyło, ale była i wciąż jest piękną kobietą. Wybaczała ojczymowi nocne hulanki, za to mnie obwiniała o wszystkie swoje porażki. Kiedy miałam 14 lat, sąd umieścił mnie w rodzinie zastępczej. Na krótko trafiłam pod opiekę biologicznego ojca. Nie był to najlepszy okres w moim życiu. Tułałam się z miejsca do miejsca, pomieszkiwałam gdzie popadło. Tak naprawdę nie miałam domu, dlatego wujkowie zaczęli się mną opiekować. Kolegów ojczyma nazywała pani wujkami? Tak. Najbardziej lubiłam wujka Arizonę. Często pożyczał od ojca samochód. Jako jedyny oddawał auto z pełnym bakiem. Zostawiał coś jeszcze, specjalnie dla mnie i dla mojej siostry w tajemnicy przed rodzicami. Słodycze, których nie wolno nam było jeść. Wujek Arizona chował je za siedzeniem. Co się z nim stało? Tego nikt nie wie. Bardzo przeżywałam jego zaginięcie. Tym bardziej, że poprzedniego dnia uratował mi i mamie skórę. Jechałyśmy BMW i jacyś mężczyźni próbowali staranować nasze auto. Uderzali z tyłu w zderzak. Mama zachowała zimną krew. Robiła dokładnie to, czego uczył ją ojciec: nie zatrzymywała się, nie wysiadała, tylko naciskała pedał gazu, uciekała. Ale ja się bałam, Arizona przybył nam na ratunek: stanął na murku, a oni odjechali. Następnego dnia okazało się, że wujek wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Ciocia Iwona, jego żona, przyszła do nas i strasznie płakała. A inni? Jednego z przyjaciół rodziców zastrzelono za hotelem Radisson. Prawdopodobnie chodzi o Wiktora F, przypisał autora. Lubiłam go. Pamiętam, że nosił taką śmieszną czapkę w kratkę. Czasami wujkowie byli pobici i cali zakrwawieni. Nigdy z siostrą nie pytałyśmy, co się stało i dlaczego nikt z dorosłych nie wołał lekarza albo nie zawoził ich do szpitala. Brałyśmy kostki lodu i przykładałyśmy, żeby nie puchło. No więc na czym polegała ta opieka ze strony wujków? Dawali mi pieniądze. Natalka masz tu stówę albo dwie, idź się pobawić. Wciskali mi kasę, gdy spotykałem ich w knajpie w towarzystwie kochanek. Nie chcieli, aby żony się o tym dowiedziały, więc kupowali moje milczenie. One musiały wiedzieć o zdradach, ale udawały, że nie wiedzą. Nie wychodziły z domów, żeby przypadkiem nie natknąć się w mieście na mężów z kochankami. Wujkowie płacili mi także za to, abym kochanką nie wspominała o żonach. Udawałam, że mogę się wygadać. Spryciara. Dostawałem coś ekstra do kieszeni, kiedy któraś z moich koleżanek dotrzymywała im towarzystwa. One dostawały za to telefony komórkowe, podrabiane perfumy albo jakieś ciuchy. Czasami, jak się któraś przyczepiła i nie chciała odczepić, to w porozumieniu z wujkami przywoływałam je do porządku. Jak już wypatrzyłam je w klubie, to mówiłam im na ucho. Było, minęło. Lepiej spadaj, bo wujek ma i dzieci. Ostra jazda. Już jako szesnastolatka bywałam w domach publicznych. Wujkowie wmawiali żonom, że zawożą mnie na korepetycje z matematyki, a w rzeczywistości jechaliśmy do burdelu na peryferiach miasta. Oni się zabawiali, a ja w tym czasie jadłam obiad albo czekałam z kierowcą. Robiłam, co chciałam. Włóczyłam się po nocnych klubach, balowałem na całego, piłam, ale nigdy nie brałam narkotyków. Strasznie się ich bałam. Riccardo Fancini to też znajomy ojczyma? Ojczym zawsze dobrze mówił o ryśku, którego znał z młodzieńczych lat. Rysiek był kiedyś strasznie gruby. Miał kilka żon i dużo dzieci. Wszyscy są ustawieni i żyją w dostatku, ponieważ on robił wielkie interesy. Zawsze fascynował się włoską mafią. Podobno sam działał w mafii, był tam kimś bardzo ważnym i niebezpiecznym. Ale ja nigdy się go nie bałam, znał mnie przecież od dziecka. Była pani na jego urodzinach, prawda? Tak, w hotelu Grand Hyatt w Berlinie. W 2006 roku obchodził pięćdziesiątkę. Odchudził się i wyglądał dobrze. Bawiłem się na tym przyjęciu wśród pięciuset gości. Przyjechały cztery żony ryśka, Rosjanie z Gazpromu i rosyjska mafia, czyli faceci, których znałam z wyjazdów do Odessy. Wszyscy strasznie brzydcy, ale towarzyszyły im piękne kobiety. Jedna z nich miała na sobie sukienkę z tak głębokim wycięciem na plecach, że widać było jej stringi wysadzane diamentami. Naprawdę? Przyjechała z miliarderem Wiktorem Wexelbergiem, który podarował rosyjskiemu muzeum bezcenne klejnoty. Jaja Bersz dorobił się na handlu ropą, aluminium i tytanem. Jego majątek szacowany jest na 18 miliardów dolarów przypisał autora. Ja miałam na sobie skromny garnitur. Fajnie było? Super. Nigdy wcześniej ani później nie widziałem równie suto zastawionych stołów. Pamiętam rzekę czekolady. Jedzenie serwowano w kilku salach. to robiło wrażenie. Podczas przyjęcia puszczano filmy o ryjsku wypowiadał się Bono z YouTube. Kilka miesięcy później FBI aresztowało Ryśka smutno mi się zrobiło, gdy się o tym dowiedziałam. Koniec złotych czasów. Oczko nie bywał w domu ojczyma Natali. Panowie podobno za sobą nie przepadali. Postawił na przyjaźnie z Rikardem Fancinim i pewnie dlatego już nikt nie wchodził mu w drogę. Szczeciński boss czuł się tak silny, że zlekceważył nawet aresztowanie Rafałacha Czarnego. Był pewny, że wierny żołnierz go nie sypnie. Niczego nie zaoferował za milczenie. Nie otoczył opieką jego żony i syna, nie wynajął adwokata, nie wysłał za kraty ani jednej paczki. W lipcu 1997 roku Czarny dostał wyrok siedmiu lat więzienia. Tak, handlowałem narkotykami na skalę znacznie większą niż zarzucił mi prokurator. Tak, byłem w gangu, ale nie ja ten gang stworzyłem i nie ja nim kierowałem, powiedział Czarny w ostatnim słowie. Śledztwo przeciwko grupie Marka M są do nim oczko zaczęło się w maju 1997 roku właśnie wtedy do prokuratury wpłynęło pismo od czarnego. Rafał H. zaproponował, że złoży zeznania obciążające oczkę i jego ludzi. Według prokurator Barbary Zapaśnik, która zajmowała się sprawą, fakty, jakimi sypał jak z rękawa, zostały w 100% potwierdzone. Czarny nie oczekiwał żadnego handlu z prokuraturą. Miał swój wyrok, a instytucji świadka koronnego jeszcze w tym czasie nie było. Rafał H. był wcześniej najwierniejszym i budzącym największy strach żołnierzem Oczki. Do grupy przystał jako 22-latek. Co ciekawe, nie wywodził się ze środowiska przestępczego. Jego ojciec był w czasach PRL dyplomatą, prawdopodobnie pracował też dla ówczesnych służb specjalnych, obecnie mieszka w USA. Wszyscy w mieście wiedzieli, że z Czarnym nie ma żartów. Kiedy miał 17 lat, w obronie swojej dziewczyny, dziś żony, poharatał nożem lokalnego wataszkę. Dostał za to 6 lat, ale w więzieniu odsiedział 2,5. Oczko potrzebowało właśnie kogoś takiego jak Czarny, a dla młodego przestępcy, status osobistego ochroniarza szefa szczecińskiego półświadka, był otwarciem drzwi do gangsterskiej kariery. Oczko powierzył Czarnemu nie tylko własne bezpieczeństwo, ale przede wszystkim handel narkotykami w mieście. To była dobra inwestycja, ale do czasu. Chociaż wcześniej podczas własnego procesu Czarny nie dawał nawet cienia szansy, że pójdzie na współpracę z organami ścigania, nagle tuż po wyroku otworzył się i pogrążył Marka M. Nie uważam tego, co zrobiłem za zdradę, wyjaśniał nam, gdy kręciliśmy serial dla TVN. To była po prostu wojna. Wypowiedziałem ją ludziom, którzy mnie zostawili, olali, bo uznali, że już nie jestem problemem. Niektórzy faceci zaczęli kapować, to wysłali im paczki żywnościowe. A ja milczałem, więc nie musieli o mnie zabiegać. Właśnie ta ignorancja go sprowokowała. Uważał, że zasługuje na szczególną opiekę, bo ma szczególną wiedzę, ale Bos nie wyczuł zagrożenia i to go zgubiło. 22 lutego 1998 roku policja złowiła do sieci 50 mocnych ludzi ze Szczecina i okolic. Oczko był wtedy w siłowni. W nową rzeczywistość wkroczył w sportowych slipkach i Adidasach. Trzymam tylko z silnymi. Rozmowa z Rafałem H. pseudonim czarny. Podczas swojego procesu powiedział pan: Nie ja stworzyłem gang, nie ja nim kierowałem, ale nie powiedział pan, kto za tym stał. A zaraz po wyroku zaczął pan sypać. Dlaczego? Bo ja byłem przywódcą gangu, który zajmował się rozprowadzaniem narkotyków. I ja, jako osoba, a nie mój gang, należałem do gangu Marka M. pseudonim Oczko. Gdy trwał mój proces, ja milczałem. Ci, którzy zeznawali przeciwko mnie, nie mogli zeznawać przeciwko mojemu szefowi. Dbałem o to, żeby oni nie wiedzieli o nim, żeby nie mieli na jego temat wiedzy procesowej. Ale w zamian oczekiwałem od mojego szefa ochrony, albo przynajmniej jakiejś takiej reakcji, jakiegoś odwetu, bo on nie był jakimś przypadkowym człowiekiem dla mnie. Był gangsterem, był mafiozo, który powinien dysponować pewną władzą. Nie oczekiwałem, że mnie odbije z więzienia, ale spodziewałem się, że weźmie odwet na tych, którzy zeznawali przeciwko mnie. On tego nie zrobił. Okazał słabość. Nie zasługiwał na to, żebym go krył. Jestem silnym człowiekiem i trzymam tylko z silnymi. Tym bardziej w takich relacjach. Ja w kryminale, a on wydaje mi rozkazy, rządzi mną. A później się okazuje słaby, głupi i naiwny. I dlatego zeznałem. To był taki najważniejszy punkt, który był motorem mojego postępowania. Ale wsypał pan wszystkich, nie tylko oczkę. Powiem tak, nie wsypałem wszystkich, których mógłbym wsypać. Wsypałem wszystkich, którzy kierowali gangiem, ponieważ musiałem zadbać o swoją wiarygodność na procesie. Nie mogłem powiedzieć o jednym facecie, który był, załóżmy, moim wrogiem, a nie mówić o innych, którzy po pierwsze trzymali z nim, a po drugie i tak nie okazaliby mi wdzięczności za milczenie, A więc mówiłem o tych, o których powinienem powiedzieć jako świadek, przynajmniej, żeby być uczciwym wobec tej prokurator, która mnie wysłuchiwała. Na jakich zasadach zorganizowany był gang oczki? Wbrew pozorom nie był jakoś szczególnie zorganizowany. Trafiłem do aresztu śledczego, przeciwko mnie policja zdobyła jakieś dowody, a więc miała świadków i gang nie zareagował. Później siedziałem w areszcie śledczym, nie mówiłem, w sumie broniłem wszystkich, a oni mi nie pomagali finansowo. Wręcz mnie okradli. Tu znów okazali naiwność graniczącą z głupotą. Później sypnąłem i oni w sumie też nie zareagowali. Zeznało ponad 100 świadków oskarżenia. Oni nie zareagowali, a więc fakty świadczą o tym, że poziom zorganizowania naszej grupy był bardzo niski, tak naprawdę. Ale faktycznie, jak na polskie warunki, tu w Szczecinie byliśmy najmocniejszą grupą. Wszystkie inne grupy czy podgrupy podlegały pod nas. Przede wszystkim pod Marka. On był osobą, która cementowała to wszystko. On był najważniejszy, najmocniejszy i najsilniejszy. Skąd to się brało? Brało to się stąd, że Marek poprzez słowika miał duże znajomości w Warszawie. Był postrzegany jako rezydent Pruszkowa w Szczecinie. To w pewnym czasie już nie było prawdą, ale my nie wydawaliśmy biuletynów, nikt o tym nie wiedział. Jaki był oczko jako szef? Marek to człowiek, który nie chciał być bosem tak naprawdę. Nie chciał być szefem mafii, on chciał się dorobić. Przy okazji chciał być ważny, chciał być gwiazdą, więc nie miał może zasad, bo to złe słowo w przypadku przestępców, ale nie miał też przepisów BHP. Więc trzymał ze wszystkimi, z którymi mu się chciało trzymać, z którymi opłacało mu się trzymać. Raz to byli ci z Pruszkowa, raz tu był dziad, i on uważał, że jest taki sprytny. Raz z tym, raz z tamtym, zawsze jest na górze. Było to złudzenie, bo w ogólnym rozrachunku tacy ludzie zawsze przegrywają. Ale kiedy wybuchł bunt przeciwko niemu, to Pruszków zjechał do Szczecina. To było jeszcze wtedy, kiedy Pruszków za nim stał. Przyjechali tu w 30, a szczecińscy gangsterzy byli bardziej takimi gangsterami kawiarnianymi. Więc zobaczyli groźnych gangsterów uzbrojonych. Wprawdzie ci ze Szczecina też byli uzbrojeni, no ale fama o mafii pruszkowskiej zrobiła swoje. I tak naprawdę to jest najlepszy dowód, jaka polska zorganizowana przestępczość była słaba. Bo ci ludzie, którzy przyjechali, to byli najwięksi bosowie, chociaż jeszcze wtedy tak o nich nie pisano. Gdyby stworzyli mafię, nie narażaliby siebie, nie przyjechaliby w 30. Przysłaliby trzech zabójców, żeby zabili tu z kilku szczeciniaków. Na czym gang zarabiał? W sumie na wszystkim handel narkotykami, wymuszanie haraczy i to też najczęściej od innych przestępców niekoniecznie od kryminalistów bo wiadomo, że kryminaliści to ludzie, którzy nie mają pieniędzy. Specjalnie mówię przestępców a więc takich ludzi, których nie kojarzę się z jakimś bandyckim procederem przemytników a najwięksi przemytnicy to najczęściej biznesmeni. Oni byli jakby zniewoleni swoją sytuacją, bo przychodził ktoś taki jak Oczko, Ważniak, Siłacz, który miał ze sobą jakąś tam ekipę. Plotka uliczna głosiła, że to mocna ekipa. W gazetach pisano, że to mafia, więc przychodził taki Oczko, mówił, płacić, bo to mój teren. I ten człowiek był bezsilny. Nie mógł wynająć innych bandytów, bo w pobliżu, w promieniu, zełóżmy, kilku kilometrów, nie było takich. Nie miał dojść do Pruszkowa, a nawet gdyby miał, no to co z tego? Nie mógł pójść na policję, bo był umoczony, tak? I na takiej zasadzie, z tego co ja wiem, wszyscy ci więksi bosowie dorobili się fortun. Okradali przemytników, napadali na tiry, i to nie były takie napady jak na filmach, że gdzieś ktoś jest uzbrojony, kominiarka, rękawiczki, broń. Nie, nie, to było tak. Jak gdybyśmy zebrali się w kilku, pojechali, zrobili napad, zabrali frajerowi tira i go postraszyli jakąś gazówką. A on szedł do szefa i mówił. Byli jacyś gangsterzy, groźni, napakowani. Mieli groźne miny i byli łysi. Kto to był Wiktor F i dlaczego został zastrzelony? Miał tutaj swój gang, zajmował się przerzutem ludzi, kradł samochody. W pewnym okresie stał się solą wokół dla marka. Marek nie mógł przeżyć, że jest ktoś w Szczecinie, kto się przed nim nie kłania, kto nie jest jego klakierem. No i Marek akurat miał dojście do kogoś od Krakowiaka. Tamci byli na fali, gotowi byli za pieniądze zabijać i zabili Wiktora. Wcześniej była bójka między jego i naszymi ludźmi. No i poszła fama, że Polacy przegrali. No i to był dyshonor. To nie było tak naprawdę zabójstwo mafijne, to było zabójstwo dla szpanu. Kto to jest Ricardo Fancini? Poszła fama, że oczko z nim trzymał i robił jakieś interesy z wódką. Ricardo to był facet, który wciągnął Marka na salony międzynarodowe. Gdy w Pruszkowie zaczęły się tarcia na poważnie, kiedy trzeba było zabijać albo trzeba było zginąć, wtedy Marek postanowił spakować walizki i zmienić piaskownicę. Drugą piaskownicą był Ricardo, bogaty człowiek, który miał powiązania z tym gangiem, z którym Marek robił później interesy. Przez Fanchiniego Marek poznał Monię Elsona i innych gangsterów z Moskwy. Oni faktycznie robili interes na tej wódce kremlowskiej. Szczegółów nie znam, bo Marek mi o tym nie opowiadał. On grał tam wtedy główne skrzypce jako nieoficjalny właściciel. I to za tym stał Fancini. Później słyszałem, że Marek podobno okradł Fanciniego. Mówię podobno, bo nie byłem przy tym i wiem z doświadczenia, że wszystko trzeba brać na dystans. Chodziło o 2 miliony dolarów, które dostał do wyprania, i Fancini nie dostał nic z tego. I Marek bał się śmierci, to wiem na 100%. Mówił mojemu koledze w zakładzie karnym, że gdyby nie siedział, to by już nie żył. Ale czy bał się właśnie Fanciniego, to trudno mi powiedzieć. Media pisały, że gang Oczka to chłopcy z ulicy Żabiej, złej dzielnicy Szczecina. To jest jakiś mit, bo tak naprawdę gangiem był Marek. Nie Marek i jego ludzie, tylko tak naprawdę Marek. Z jednej strony to był jego atut, a z drugiej jego słabość. Gang tak naprawdę powstał po tym, gdy Oczko wziął udział w przekręcie papierosowym, gdzie pewnemu człowiekowi w Gorzowie zamiast papierosów sprzedano trociny. To nie był jego biznes, to robili Warszawiacy i oni dali mu wszystkie półprodukty. On zorganizował kilku facetów ze swojej ulicy, żeby za jakieś psie pieniądze napakowali trocin do pudełek, nałożyli folię i on to sprzedał. Tak naprawdę to się wystawił, bo ten, który to kupił, znał go. I Marek miał z tego sprawę w sądzie wojewódzkim w korzowie wielkopolskim. No ale został uniewiniony z zarzutów, chociaż świadkowie podtrzymali obciążające go zeznania. Według tego, co ja wiem, od marka zastępcy poszły pieniądze dla ludzi, którzy decydowali w tym procesie dla prokuratora, dla sędziego. Ale z takimi stwierdzeniami ostrożnie, bo na przykład słyszałem, że poszły pieniądze i wyrok był w zawieszeniu. Ty mówisz o uniewinnieniu, ale ostrożnie. W każdym razie po tym biznesie Marek musiał uciekać do Warszawy i tam słowik już go pilotował. On spał u słowika w domu i słowik wciągnął go w te wszystkie struktury związane z gangiem Pruszkowskim. Z tym odłamem, który zajmował się napadami na tiry i przemytami. To był 1993 rok. W międzyczasie powstała przynajmniej w mediach w Polsce mafia powstał pruszków i wołomin. Marek zarobił wielkie pieniądze razem z pruszkowiakami. No i w Szczecinie też zaczęły się jakieś tam zalążki. I faktycznie było jeszcze dwóch ludzi z ulicy Żabi: Marek D., pseudonim Duduś i Jacek P. ślepak. To oni mieli skupionych wokół siebie kilku przestępców. Sprawa w Gorzowie się wyprostowała. Marek wrócił i automatycznie to zaczęło się zawiązywać, bo każdy chciał zarabiać. A zarabiać w grupie było bezpieczniej. To były czasy, kiedy już się zaczęły strzelaniny i zabójstwa, a wbrew pozorom gangsterzy to nie są ludzie pozbawieni strachu. Też się boją. Wolą trzymać się w grupie, a w grupie, przynajmniej teoretycznie, jest bezpieczniej. A w jaki sposób pan dostał się do grupy? Kiedy odbyłem pierwszy wyrok, wyszedłem na warunkowe zwolnienie. No po prostu szukałem jakiegoś zarobku i trafiłem na gościa, który handlował narkotykami. Ale że uważałem go za idiotę, to się pozbyłem go tak delikatnie. Bez przemocy przejąłem jego towar i zacząłem handlować. To tak się rozwinęło. Moja ekipa to nie była ekipa siłaczy, kulturystów, to byli ludzie, którzy przynosili dochód. Wiadomo, w tym środowisku ludzie się łączą. Ja też chciałem się przyłączyć do jakiejś mocnej ekipy. Z czasem zaproponowano mi wejście do ekipy Marka. Zgodziłem się, bo dla faceta, który miał wtedy 22 lata, to tak jakby złapać Pana Boga za nogi. Wciąż podkreśla pan, że Oczk był słabym człowiekiem. Tyle lat pan dla niego pracował, wtedy nie widział pan jego słabości? Nie patrzę na niego jak na człowieka, bo on jako człowiek nie był ani słaby, ani tchórzliwy. Ale też nie trzymałem z nim jak z człowiekiem. Trzymałem z nim jak z bosem, z kimś, kto swoją siłą, swoją inteligencją powinien mnie chronić, wspierać. Może nie zawsze, bo wiadomo są pewne ograniczenia, ale on jest dla mnie słaby jako gangster, jako bos, jako szef. To jest bardzo ważne, nie? Bo ja nie chcę go oceniać jako człowieka, nie chcę być hipokrytą, bo sam niewiele się różnię w sumie od niego. Mówiono, że był pan jego najwierniejszym żołnierzem. Nie, nie, to przesada. Ja nigdy nie byłem jego najwierniejszym żołnierzem, ponieważ on nie miał najwierniejszych ludzi. On miał ewentualnie klakierów, których obdarowywał łaskami. No dobrze, ale jakby pan powiedział, że ma pan dla niego zabić, wtedy kiedy był pan w jego grupie? To zależy. Trudno teraz powiedzieć, bo też inaczej się myśli, gdy trzeba zabić innego gangstera, który wybrał taką drogę, i wiadomo. No, powinien liczyć się z czymś takim. Inaczej jest strzelać do kogoś, kto, załóżmy, nie jest żadnym przestępcą, gangsterem, nie jest nikim takim, jakimś zwykłym facetem, tak? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że gdyby była wojna i Marek byłby zagrożony, czy moja ekipa byłaby zagrożona, to w ramach wojny bym zabijał innych gangsterów. Nie miałbym oporów. To dla mnie nie byłby problem. Ale strzelać do ludzi przypadkowych, to byłoby mi naprawdę ciężko. Myślę, że byłoby to naprawdę niemożliwe. Bałbym się, że jak to wyjdzie na jaw, to nie będę mógł z tym żyć. Nie chodzi o sumienie, ale chodzi o podejście do tematu, podejście do rzeczy, nie? Co innego, jak inni gangsterzy mnie atakują, to mówię wojna. No, facet, mówię sobie, wybrałeś taką drogę, spieprzyłeś sprawę, i kiedy rodzina takiego gangstera przychodzi na proces, to powtarzam sobie, że przecież on też był drapieżnikiem, ja byłem większym drapieżnikiem. Ale gdy wchodzi w grę zabicie człowieka przypadkowego, to jest inaczej, nie? Przynajmniej ja tak uważam, nie ma tego usprawiedliwienia. W jaki sposób człowiek zostaje pasowany na szefa? Czy są jakieś wybory, jakiś rytuał? Niestety nie ma tego. To wszystko zależy albo od przypadku, albo od relacji personalnych. To jest kwestia przypadku. Po prostu zbierają się gangsterzy i ustalają. Zawsze w takich grupach jest ktoś, kto jest automatycznie quasi przywódcą. No i ludzie, którzy to widzą, chcą się do niego podlizać. Mówią: To dobrze, żebyś ty był, bo ty jesteś najlepszy. Wszyscy cię szanują, wszyscy cię lubią. W prawdziwej mafii szefami są ludzie najodważniejsi, najbardziej brutalni, bo siła mafii bierze się ze strachu ze strachu przed śmiercią. To jest fundament wszystkiego. Nie był pan rozżalony, że pan taki odważny i silny nie został zastępcą szefa? Nie, przede wszystkim dlatego, że byłem bardzo młody. Już sam fakt, że byłem w ścisłym tym kierownictwie gangu, był dla mnie wielkim sukcesem. Moi rówieśnicy stali po bramach i pili piwko, a ja zarabiałem pieniądze i jeszcze rozdawałem karty. Poza tym nie miałem wtedy tych ambicji. Chciałem nauczyć się od nich czegoś, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to są ludzie głupsi ode mnie. Może inaczej, może nie głupsi, bo to pojęcie bardzo względne, ale że mniej wiedzą o tym fachu niż ja, niż mogłem przeczytać w książkach i w gazetach. To śmieszne, ale tak było. Czym wytłumaczyć fakt, że grupa oczki tak długo działała bezkarnie? Pojęcie, że działała długo i bezkarnie, to jest pojęcie bardzo względne, bo to nie było tak, że my w kangu czuliśmy się bezkarni. Zawsze był ten strach przed policją, zawsze była ta obawa, zawsze były stresy. Inna sprawa. My tak naprawdę nie dopuściliśmy się wbrew pozorom wielu zbrodni. Nie mogę powiedzieć, że w ramach działalności naszego gangu zginęło 50 osób, dokonaliśmy 30 napadów rabunkowych, nie mogę tego powiedzieć. Gdybyśmy zabili 50 osób i nie zostali rozbici, to bym powiedział, tak, działaliśmy bezkarnie i to długo. Ale ściągaliście haracze, handlowaliście narkotykami, napadaliście na tiry. Tak, robiliśmy to, ale nie wiedzieliśmy do kogo uderzyć. Jeżeli wyczuliśmy, że osoba, do której chcemy pójść po pieniądze, może zgłosić się na policję, to tego nie robiliśmy. Mówią my, chociaż ja akurat zajmowałem się tylko narkotykami, ale gang tego nie robił. Szukaliśmy jakiegoś przestępcy lub nieuczciwego człowieka, który wysyłał sygnały, że nie pójdzie na policję. I taki człowiek był ofiarą. Znałem biznesmenów, którzy byli uczciwi, ale bali się po prostu i dbali o to, żeby znać Marka. Marek ich wyczuwał. Widział, że oni się boją, że oni wiedzą kim on jest, że mają go za wielkiego mafiozo, wielkiego zabójcę. I on po prostu wciągał ich w pułapkę, narzucał kary, haracze, wymuszał pieniądze za byle co. Czy to prawda, że grupie pomagali niektórzy szczecińscy policjanci? To brzmi tak, jakby w grę wchodziły jakieś takie korupcyjne układy. Nie do końca. To były układy, które polegały na wymianie informacji. To miało oczywiście swoje granice, bo po pierwsze policjanci nie działali przeciwko sobie. A po drugie, gangsterzy też nie donosili na siebie. No dobrze, ale człowiek pokrzywdzony przez gang oczki idzie na spotkanie z policjantem, któremu chce powiedzieć, że dzieje mu się krzywda. Zamiast policjanta jest oczko i jego ekipa. Człowiek zostaje uprowadzony, jest wymiana informacji? Dokładnie ten przypadek jest klasycznym układem korupcyjnym. Tylko gdyby ten poszkodowany był rozsądny, to by poszedł na komisariat, a nie spotykał się ze znajomym policjantem. Jak poza wymianą informacji wyglądała Wasza współpraca z policją? Przede wszystkim policjanci oddawali nam takie usługi. Drobne usługi. Informowali nas o akcjach, nawet swoich przeciwko nam. To były drobne akcje, przeszukania, próby zatrzymania. Ja, na przykład, dostawałem informacje od jednego z policjantów, tylko nie bezpośrednio, ale przez jego informatorów, którzy działali w moim gangu. Później sprawa wyszła na jaw. Ten policjant zwolnił się. Między innymi Białorusin Wiktor F był jego informatorem, i po śmierci F, po moich zeznaniach na jego temat, ten oficer zwolnił się z policji, no i umarł na serce. Co policjanci dostawali w zamian za swoje informacje? Przede wszystkim też informacje. Słyszałem, ale nie byłem świadkiem, że w grę wchodziły też i pieniądze. Byłem świadkiem, jak w grę wchodziły informacje. Policjanci spotykali się z szefami i mówili: Wystawcie nam przemytników. Różnych przemytników, od towaru, narkotyków, od spirytusu, od jakiejś spożywki, nawet wystawcie ich, a my damy wam spokój. To był śmieszny handel, bo ich spokój był nic nie warty, a oni tak zbierali dowody przeciwko nam. I nie oni decydowali, czy my mamy spokój, czy nie, tylko nasze błędy decydowały. Ale szefowie tak na to nie patrzyli. Widzieli policjanta, który jest wielką figurą w pezetach, i się układali z nim. Mówili: dobra, załatwimy kilku frajerów. Były też takie przypadki, że załóżmy, inny gang okradał znanego biznesmena na grube pieniądze. Policjanci o tym wiedzieli, ale nie mogli udowodnić tym gangsterom, że zrobili ten napad, więc nasłali szefów na tych gangsterów. My porywaliśmy tych gangsterów i wymuszaliśmy od nich te pieniądze, które oni z kolei ukradli. A informacje na temat samego przestępstwa szły do komendy wojewódzkiej. Robiłem kiedyś zdjęcia trzem Ukraińcom, zabójcom, którzy chcieli zabić Marka. I Marek te zdjęcia później przekazał policji, żeby policjanci wiedzieli, kogo zawinąć. Stąd się brały później gesty wdzięczności ze strony policjantów. Oczywiście, gdyby Marka zatrzymano na gorącym uczynku z dymiącym pistoletem, no to by poszedł siedzieć. Przez lata handlowaliście kokainą w hotelu, który położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Czy policja wiedziała o tym? No przecież naturalnie. Człowiek, który to robił, członek mojego gangu, Jacek P., ślepak, handlował kokainą od kilku lat, 700 metrów od komendy wojewódzkiej. Był informatorem jednego z policjantów z ówczesnego Wydziału do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. I śmieszne to było, jak czytałem w gazetach, że policjanci mówią, że w Szczecinie nie handluje się kokainą. Przecież wszyscy wiedzieli, że Jacek handluje i że to jest kilkaset metrów od komendy. Czy działalność w gangu dała wam bogactwo? Jaki majątek ma oczko? Z tego co wiem, na siebie nic nie ma, ale Marek generalnie jest skąpy. Jeżeli skąpy człowiek jeździ Ferrari i ma później jeszcze Jeepa szeroki, to znaczy, że musiał odłożyć dużo pieniędzy. Ma dom z basenem pod Warszawą, wart teraz, nie wiem, z milion dolarów, jak nie więcej. Załóżmy, że on wyjdzie za 10 lat, kupi sobie wolność, bo jest kilka takich możliwości w polskim prawie. Będzie ustawiony, ale reszta z gangu nie jest tak ustawiona. Czy potrafi pan żyć na wolności, nie wracając do tego, co robił pan wcześniej? Pierwszy raz trafiłem do więzienia przez przypadek, więc na to w ogóle nie patrzę, ale później już wszystko co robiłem, robiłem dla pieniędzy. I gdybym miał dzisiaj full kasy i nie musiałbym pracować, to bym powiedział: nie będę przestępcą. Bo ja nie jestem chory psychicznie i panuję nad sobą. Ale może być tak, że jutro mi zabraknie pieniędzy albo pojawi się jakiś dobry biznes. Nie wiem. Nie chcę o tym mówić. Nie chcę tu strugać jakiegoś zresocjalizowanego gościa, bo nie jestem takim facetem. Mam świadomość tego, że jestem zdemoralizowany, ale ja potrafię panować nad swoją demoralizacją. A coś takiego jak wyrzuty sumienia? Takie uczucia są panu znane? Mam sposób, żeby to zneutralizować. Od czasu do czasu robię dobre uczynki, ale nie chcę o tym mówić, bo to moja sprawa i moje wyrzuty sumienia i mój sposób na ich zneutralizowanie. Ale to jest najlepszy sposób i nie przesadzać z przemocą. Wychodziłem zawsze z takiego założenia, żeby nie mieć strachu przed spojrzeniem mojej ofierze prosto w oczy. Że to był biznes. Nie napadałem cię w ciemnej ulicy w parku dla zabawy. Wiedziałeś, co robisz, albo przynajmniej wiedziałeś, z kim masz do czynienia i nie chciałeś się ze mną ułożyć. Ja ci dawałem szansę. Oczywiście, ja też mogę być ofiarą. Wiem o tym. Ja sobie zdaję z tego sprawę. To nie jest tak, że ktoś ma monopol na przemoc. Czy to, co zrobił pan przed i podczas procesu, było zdradą? Szczerze, nie uważam tego za zdradę. Nie uważam tego za układ. To po prostu była wojna. Wypowiedziałem wojnę ludziom, którzy mnie zostawili olali mnie, bo uznali, że nie jestem problemem. W gangu było tak, że niektórzy faceci z takich nizin zaczęli kapować i to im wysyłano paczki żywnościowe. Z punktu człowieka normalnego to nie wiem, parę czekolad, dwie puszki, jakaś kawa tak, ale z punktu widzenia więźnia to dużo. I nagle się okazało, że nie tylko mnie okradli, ale jeszcze kapusią wysyłają paczki. To było dla mnie takim upokorzeniem, że postanowiłem ich wykończyć, wypowiedzieć im wojnę. Wpierw zaproponowałem pieniądze w zamian za milczenie. Powiedziałem Markowi: płać 500 tysięcy Marek, albo będziesz siedział. Marek, co przewidziałem, powiedział: Pierdol się! I otworzył do mnie ogień na swój sposób. Zebrał bandę, przyjechali pod areszt śledczy, nawyzywali mnie, ogłosili, że jestem kapusiem, choć ja jeszcze wtedy nie zeznawałem. Chcieli, żeby to usłyszeli inni osadzeni? Tak, chcieli mnie złamać psychicznie, a to po prostu był ruch słonia w składzie porcelany. Bo spodziewałem się jakiegoś zagrania, jakiejś może prowokacji, może jakichś lipnych negocjacji, byłem na to przygotowany. Wiedziałem, że Oczko jest słaby. On nie jest skomplikowany jak ja w postrzeganiu rzeczywistości. On myśli: o, frajer mi tu podskakuje, zaraz zbiorę bandę i go rozszarpię. On nie wiedział, że ja nim gardzę. O innych nawet nie wspominam, bo są słabi i głupi, i do tego naiwni. Zgłosiłem się do prokuratury i złożyłem zeznania. Później robiłem różne inne rzeczy, o których nie chcę tu mówić, bo jednymi można by się pochwalić, a innych powinienem się wstydzić, ale robiłem różne rzeczy, żeby ich zgnoić na kilku frontach. Kłamał pan? Nie do końca byłem szczery. Nie do końca mówiłem prawdę, o tak, ale nie chcę o tym mówić, ponieważ gdybym powiedział, że kłamałem, to mógłbym urazić kilka osób, a nie chcę, żeby one poczuły się, że jestem nie fair. Po prostu, jeżeli kłamałem, to tak naprawdę w dobrej wierze. Te osoby szły w pewnym kierunku, zwalczały przestępczość, i ja też miałem swój interes, żeby zwalczyć kilku przestępców, więc się do nich dołączyłem. Na pewien czas, na pewien dystans. No i nie zawsze byłem do końca szczery. I teraz, gdybym powiedział, na czym ta nieszczerość polegała, to oni mogliby poczuć się upokorzeni, oszukani, a ja nie chcę, żeby tak się poczuli, dlatego nie będę o tym mówił. Pisał pan listy do swojego szefa? Tak, kiedy on przebywał w areszcie i kiedy ja już byłem w areszcie, to pisałem do niego widokówki. Drwiłem z niego, bez używania wulgarnych słów i nawet tak można powiedzieć, poniżałem go. Więc jego ludzie chcieli mnie upokorzyć i wymyślili dla mnie przezwisko czarna mamba. W więzieniu jest tak, że jak się używa wobec mężczyzny rzeczownika w rodzaju żeńskim, to jest to niby obelga. Ja jestem inaczej skonstruowany psychicznie i to dla mnie w ogóle jest bełkot. Nie wiedzieli, że czarna mamba to jeden z najbardziej jadowitych węży na świecie, i ja przyjąłem to, podpisywałem wszędzie czarna mamba, bo ja jestem właśnie jak taki wąż, i oni już o tym wiedzą, ale wtedy jeszcze nie wiedzieli. Wykonał pan robotę świadka koronnego, ale nie dostał tego, co dostają świadkowi koronni. Czego pan oczekiwał? Gdyby wtedy funkcjonowała ustawa o świadku koronnym, to bym chciał z niej skorzystać, tutaj mówię uczciwie, ale jej wtedy nie było i miałem tego świadomość. W ogóle miałem świadomość prawną swojej sytuacji, więc zeznawałem sam dla siebie w ramach tej wojny. Ale nie mogę powiedzieć, że mi nic nie dano, bo po pierwsze, ten wyrok, siedmiu lat, który dostałem, był zmniejszony, on by był wyższy normalnie. I drugi wyrok, który dostałem za wymuszenia, wszedł całkowicie w te 7 lat. Także nie mogę powiedzieć, że ktoś mnie oszukał czy nie dotrzymał słowa. To, co mogli dla mnie zrobić, to zrobili, i nawet trochę więcej. Tuła. Komandos i agent. Drugim grabarzem gangu Oczki okazał się człowiek zasiadający podczas procesu tej grupy na ławie oskarżonych Artur R. pseudonim Tuła. Zanim trafił za kratki, był jedną z barwniejszych postaci szczecińskiego półświadka. Stały bywalec szczecińskich lokali, zawsze otoczony atrakcyjnymi kobietami. Jeździł po mieście najnowszymi modelami drogich marek, kelnerom dawał sowite napiwki. A z funkcjonariuszami komendy wojewódzkiej, którzy deptali mu po piętach, rozmawiał bez skrępowania, jakby ucinał sobie z nimi przyjacielską pogawędkę. Tuła jako nastolatek był w bandzie rockersów, skąd pod koniec lat 80. trafił na pięć lat do więzienia za rozbój. Kiedy odzyskał wolność, zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, przynajmniej sam tak potem opowiadał. W Legii zabawił zresztą wyjątkowo krótko. Niebawem wrócił do rodzinnego miasta i stał się najemnikiem, zarabiającym na życie odzyskiwaniem skradzionych aut, negocjowaniem warunków uwolnienia porwanych biznesmenów i handlem narkotykami. Załatwiałem nietypowe sprawy, żyłem z własnego sprytu i ryzyka, mawiał. W sądzie zeznawał chętnie i dużo, bo walczył o złagodzenie wyroku, obciążały go poważne zarzuty, narkotyki, wymuszenia porwania. Według Prokuratury i sądu zeznania tuły były wiarygodne. Tymczasem w Szczecinie miał opinię Mitomana wymyślającego nieprawdopodobne historie, aby dodać sobie znaczenia. Jedną z legend, jaką posługiwał się, aby zdobyć posłuch, była rzekoma współpraca z Urzędem Ochrony Państwa. Zeznania, jakie składą na ten temat, były dla Prokuratury mocno kłopotliwe. Artur R. zeznawał przed prokurator Barbarą zapaśnik w obecności porucznika JW z Ułop w lutym 1998 roku. Twierdził, że z grupą oczki nic go nie łączy poza zwykłą znajomością. Na życie zarabiał, odzyskując auta od złodziei i długi od nierzetelnych płatników. Zajmował się też ochroną biznesmenów. Czasem przystępował do odbijania osób porwanych dla wymuszenia okupu. Jedną z takich osób, Wojciech S. Porwał przestępca o niebudzącym respektu pseudonimie Szczoteczka. Tuła spotkał się ze Szczoteczką w pobliżu Komendy Wojewódzkiej Policji. W grupie mężczyzn stojącej nieopodal rozpoznał wysokiego oficera pionu antynarkotykowego Komendy. Szczoteczka zaczął go straszyć tym oficerem. Wyjawił, że to jego szwagier. Tuła zorientował się, że porywacz prawdopodobnie korzysta z wiedzy posiadanej przez szwagra policjanta. Cytował bowiem treść przesłuchań dokonywanych na komendzie i powoływał się na swoje stosunki z tym oficerem. Fascynująca jest druga część zeznań tuły z tego samego protokołu. Opowiedział mianowicie, jak w 1992 roku, za pośrednictwem biznesmena, zajmującego wtedy wysoką pozycję na liście stu najbogatszych Polaków i zarazem konsula honorowego pewnego państwa wschodnioeuropejskiego, Witolda S., poznał oficera Ułop. Funkcjonariusz zaproponował, aby Tuła informował go o faktach związanych z przemytem alkoholu. Zgodził się i tak zaczęła się współpraca z UOP. Na polecenie oficera nawiązał kontakty z grupą biznesmenów rosyjskojęzycznych, tu podał ich nazwiska. Spotykał się z nimi w hotelu Radisson. Podczas jednej z takich sesji w 1996 roku do stolika podszedł znajomy jednego z Rosjan. Tuła rozpoznał w nim ówczesnego ministra sprawiedliwości, bądź jednego z wiceministrów. Ta kwestia nie jest dość jasno wyłożona, a przesłuchujący nie interesowali się szczegółami. Rosjanin przedstawił tułę i oświadczył, że w razie kłopotów może do ministra walić jak w dym. Innym wątkiem opowieści Tuły było dwukrotne przekazywanie przez niego kopert z pieniędzmi pewnemu sędziemu ze Szczecina. Podał jego nazwisko. Nadawcami kopert byli ludzie, którym groziły wyroki. Po pewnym czasie tuła dostał propozycję też z UOP, aby pojechać do Szwajcarii i tam próbować poznać się z Władysławem K., Polakiem prowadzącym międzynarodowe interesy, także w Polsce. Pan K. był swego czasu właścicielem klubu piłkarskiego Górnik Zabrze. Plan powiódł się całkowicie. Tuła poznał Władysława K. zaprzyjaźnili się do tego stopnia, że biznesmen zaproponował mu funkcję osobistego ochroniarza. Pobyt Artura R. w Szwajcarii trwał kilka miesięcy. W tym czasie Tuła zaobserwował, że K. był człowiekiem bardzo wysoko ustosunkowanym. Miał kontakty telefoniczne z ministrami RP, a nawet z przyszłym prezydentem Polski. Chwalił się też, że bywał na przyjęciach u ówczesnego prezydenta i finansował kampanie wyborcze tym z prawa i z lewa. Po powrocie do Polski Tuła spotkał się z oficerem UOP. Funkcjonariusza bardzo interesowało, czy pan kapie alkohol i w jakich ilościach, kto u niego bywa i z kim ma kontakty. Tuła wszystko mu zrelacjonował. Opowiedział też o jakichś papierach, które pan Władek ma złożone u adwokata. Miały to być kwity kompromitujące kilku polskich polityków. Oczko, czyli Wolf Proces gangu Marka M rozpoczął się w sądzie okręgowym w Szczecinie w lutym 1999 roku w wielką demonstracją policyjnej siły, kontrole pirotechniczne, kamizelki kulotporne ukryte pod prokuratorskimi togami, eskorta komandosów uzbrojonych w strzelby o dużej sile rażenia, ukryci na dachach snajperzy. Nieoficjalnie mówiono, że policja obawiała się próby odbicia marka M przez pozostające na wolności bojówki gangu. Służby operacyjne zaobserwowały kilka dni wcześniej sporą nerwowość w szczecińskim półświadku. Obawiano się także o bezpieczeństwo prokurator Barbary Zapaśnik, po tym jak w opolu oblano kwasem prokurator ścigającą baraninę oraz Rafała H. Czarnego, grabarza gangu. Podczas rozpraw oczko wyróżniał się z tłumu oskarżonych markowym garniturem i nienagannymi manierami. Wyglądał tak, jakby przyjechał nie z celi, ale z salonu kosmetycznego. W rzeczywistości przebierał się w sądowym areszcie. Jego kompani mieli na sobie przepisowe więzienne mundurki. Pozdrawiali się serdecznie, ostentacyjnie częstowali gumami do rzucia. Aktem oskarżenia nie byli specjalnie przejęci. Z politowaniem kręcili głowami, wymieniali szydercze uśmieszki, pukali się w czoło. Zeznania występujących przeciwko nim świadków burzyły im krew. Co to za głupoty jakieś? wykrzykiwał Adam M., pseudonim brygadier. Napiszę na sędziego do Strasburga, bo mam tam znajomości. Co ja tu robię na tej sali? Mnie to w ogóle nie dotyczy. Janusz G., pseudonim Gołąb, tradycyjnie miał problem ze zdrowiem i zrozumieniem postawionych mu zarzutów, dotyczących m.in. uprowadzeń dla okupu i handlu narkotykami. Ja w ogóle pojąć nie mogę, czego prokurator ode mnie chce, oświadczył sądowi. Czy przeczytał pan akt oskarżenia i postawione mu zarzuty? Dociekał sędzia. Nie przeczytałem, bo jestem chory na oko. Jedno jest chore całkiem, a drugie częściowo. Wszystko przez to, że w ciemnicy mnie trzymają i nic nie widzę. Z zarzutów odczytanych na sali sądowej przez prokuratora, gołąb rzekomo też nie słyszał, bo miał miejsce niewygodne i siedział z tyłu. Obserwatorzy procesu spekulowali, że najwięcej emocji wywoła pojawienie się czarnego. Tymczasem, gdy zeznawał, na sali panowała kompletna cisza. Żadnej drwiny, żadnych przejawów agresji. Raz tylko, gdy czarny odsłonił słabości kompanów, opowiadając jak to chcieli być groźni, ale im nie wyszło, jeden z oskarżonych nie wytrzymał i burknął pod nosem. Psychopata jebany. Największe emocje wzbudził za to tuła. Zaraz po aresztowaniu zaskoczył wszystkich nietypowym wyrażeniem chęci współpracy z prokuraturą, gdy podczas spacerów w zakładzie karnym w Stargardzie Szczecińskim wdrapał się na komin i domagał rozmowy z oficerem CBS. Szokiem były jego odczytane w sądzie wyjaśnienia złożone w śledztwie o współpracy z UOP. Pytany o szczegóły opowiedział o tajnych dyskietkach przeznaczonych dla tajnych służb niemieckich, które podstępnie wykradł mu przyjaciel oczki Roman R., pseudonim Arizona. Piszemy o nim w podrozdziale Tajemnicze Zaginięcia. Typ maniaka, mitoman ze skłonnościami do konfabulacji. Skwitował występy tuły, broniący oczki mecenas Robert Dzięciołowicz. Byli kompanii zasiadające na ławie oskarżonych byli nieźle rozbawieni wyjaśnieniami tuły. Brygadier ostentacyjnie pokazał wyciągnięte spod ławy oskarżonych pornograficzne pismo, wskazując na męskie przyrodzenie i nazywając tułę parową. Szczerość opłaciła się tule. Wyszedł z aresztu jeszcze w trakcie procesu. Na wyrok przyszedł opalony w eleganckim garniturze. Dostał dwa lata i dziewięć miesięcy, czyli tyle ile przesiedział w areszcie. Szczeciński proces przeszedł do historii jako popis arogancji oskarżonych wobec składu sędziowskiego, dziennikarzy i policjantów. Obecność na rozprawach współautorki tej książki wywoływała oburzenie na ławie oskarżonych. Już podczas pierwszego dnia procesu Jacek P., pseudonim Ślepak, wnioskował, by sędzia nakazał policji wyprowadzenie jej z sali. To zła kobieta, uzasadnił. Wniosek ślepako odrzucono, ale przewodniczący składu orzekającego, sędzia Andrzej Olszewski, nie był już tak przychylny dziennikarce, gdy kolejny wniosek złożył Janusz G., pseudonim Gołąb. Proszę przesadzić panią redaktorkę ornacką gdzie indziej, bo tam, gdzie siedzi, ciągle się na mnie patrzy. Rozprasza mnie. Prowokuje do seksu. Sędzia Olszewski prowokacji się nie dopatrzył, ale widać uznał, że dla świętego spokoju coś trzeba zrobić i polecił, aby dziennikarka przesiadła się do sektora zajmowanego przez rodzinę oskarżonych. Czarno do piachu. Won kurwosali. z sali. Pospały się komentarze żon i kolegów oskarżonych. Podobne emocje odczuł na własnej skórze jeden z funkcjonariuszy zabezpieczających przebieg rozpraw, z którym znienawidzona dziennikarka kilkakrotnie rozmawiała na sądowym korytarzu. Powiadomieni o tym przez adwokatów oskarżeni jawnie mu grozili. Funkcjonariusz złożył oficjalny wniosek, by sąd wyłączył go z rozpraw. Mógłbym powiedzieć Markowi, żeby uspokoił chłopaków, ale wtedy wyszłoby na to, że jestem szefem grupy. Żartował w kuluarach mecenas Robert Dzięciołowicz, obrońca marka M. Oczko. Wyroki, które w 2000 roku zapadły w szczecińskim sądzie, były dwukrotnie wyższe niż w słynnym procesie Bosów Pruszkowa. Marek M. dostał 13 lat. Wybronił się tylko Adam M., brygadier, który po 2,5 roku więzienia wyszedł na wolność, oczyszczony z zarzutu udziału w zbrojnym gangu. Obciążający wszystkich czarny nawet nie wspomniał, że w 1994 roku brygadier do niego strzelał. Obrońca Oczki fragmenty mowy końcowej Prokuratura próbowała uczynić z mojego klienta gestapowca z ostatniej części stawki większej niż życie. Przypisując mu różnorakie przestępstwa, wykryłowała go na Wolfa. Tymczasem Hans Kloss w swoim geniuszu dowiódł, że Wolf nie istnieje, gdyż pod tym nazwiskiem kryły się cztery różne osoby. Podobnie jest z moim klientem. Oczko o sobie. Fragment mowy końcowej. Proszę wysoki sąd o uniewinienie, gdyż wszystkie przedstawione mi zarzuty są całkowicie wirtualne. Prokurator twierdzi, że się ukrywałem, ale jak to możliwe, skoro jeździłem żółtym Ferrari? Spróbujcie się ukryć w takim aucie. Co to znaczy, że byłem szefem? W rękę mnie całowali, czy co? Cała ta sprawa to występy dla prasy. Na drugim procesie, w katowickim sądzie okręgowym, zasiadł na ławie oskarżonych z grupą Janusza T. Krakowiaka. Oskarżono go o zlecenie zabójstwa Białorusina Wiktora F. Marek M. konsekwentnie twierdził, że jest niewinny. I tak twierdzi do dziś, bo proces wciąż jest w toku. Piszemy o tym w maju 2013 roku. Wiązał nas tylko sport. Z Markiem M, pseudonim Oczko, spotkaliśmy się w areszcie śledczym w Katowicach, poniżej fragmenty obszernego wywiadu, jakiego nam udzielił. Czy pan wierzy w istnienie mafii w Polsce? Nie. To wymyślona rzecz, czego dowodem mogę być sam. Przypisywano mi kierowanie grupą, praktycznie nie mafią, ale grupą przestępczą, gdzie faktycznie to miało się z całą prawdą i rzeczywistością. Zostałem pomówiony, dlatego że nie zapłaciłem okupu. To znaczy, szantaż. Nie uległem szantażowi, gdzie czarny żądał ode mnie pół miliona marek, bo w innym wypadku będzie mnie pomawiał. Kiedy odmówiłem, właśnie mnie pomówił. I na tej podstawie zostałem zatrzymany i aresztowany. Ale pomawiając mnie, nie podał żadnych konkretnych zdarzeń ani faktów, którymi miałbym kierować. Ale odbył się proces i został pan skazany. Dostał pan 13 lat więzienia. Tak, dostałem na podstawie zeznań czarnego tuły i siekiery. Rzecz się miała tak, że kiedy zatrzymano wszystkich na podstawie zeznań czarnego, zgłosił się, że chce zeznawać tuła. Po prostu się zgłosił? Tułę przewieźli do Stargardu. Na terenie aresztu on wskoczył na komin. Nie chciał zejść, powiedział, że chce prokuratora. Obiecali mu, zszedł i tam go przekonali i przewieźli od razu do aresztu w Goleniowie. W areszcie w Goleniowie zażądał, żeby był obecny oficer ułop przy przesłuchaniu. Oficer ułopu nazywał się dokładnie Wiśniewski. I tuła złożył zeznania. Pierwsze pytanie brzmiało oczywiście, co go ze mną łączy. Ja byłem celem w całym tym zdarzeniu. On mówił, że nic. Bo tak faktycznie było. Ale dalej on składa wyjaśnienia i opowiada, jak był w Szwajcarii, w tym i w tym miejscu u byłego właściciela górnika Zabrze, który był listem poszukiwany i uciekł do Szwajcarii. I on mówił, że był tam Aleksander Kwaśniewski, potem Hannę Suchocką widział u niego, złożył wyjaśnienia, które zostały utajnione. Obciążył tam też oficera policji, który się nazywa Dariusz R., który był inspektorem zwalczania przestępstw z działu narkotykowego. W tych swoich wyjaśnieniach opisał zdarzenie, przy którym był Dariusz R. obecny. Chodziło o to, że Dariusz R. miał kontakty i dawał parasol mężczyźnie o pseudonimie szczoteczka, który się trudnił porywaniem ludzi dla okupu. I w tym zdarzeniu, gdzie był obecny Dariusz R., brały też udział osoby, które zostały porwane przez szczoteczkę i zapłaciły okup. Jaki to ma związek z Pana osobą? Ma to związek z moją osobą, gdyż Dariusz R. nadzorował śledztwo w mojej sprawie. I chodzi o to, że miał możliwości, a nawet manipulował zeznaniami świadków. Czego dowodem są zeznania świadków, a także opublikowana w Nowym Kurierze wypowiedź Luizy S., która była nakłaniana, żeby została świadkiem incognito i pomawiała mnie. Pokazano jej zdjęcia i kazano zapisać, że rozpoznała mnie, czemu ona się sprzeciwiła. Odmówiła w końcu zeznań, a potem została oblana kwasem. Tak, ona odmówiła. Nie zgodziła się zostać świadkiem inkognito i obciążać mnie, gdyż powiedziała, że mnie nie zna. I po tym, jak odmówiła, po kilku dniach została oblana kwasem: Panu zarzucano nie tylko kierowanie grupą przestępczą, ale też udział w handlu narkotykowym. Tak, udział w handlu narkotykowym. Jest to takie zdarzenie, które zostało mi przypisane wyłącznie już tylko na pomówieniu czarnego. Na jednej z rozpraw powiedział, wysoki sądzie. Przypomniałem sobie, że kiedy był Marek M w Szczecinie, rozmawiałem z nim o zakupie 100 gramów kokainy. I tylko na tej podstawie dostałem 6 lat pozbawienia wolności. A jego wiarygodność jest taka, że on mnie szantażował o pół miliona marek i osobiście w sądzie przyznał się, że głównym motorem tego, iż mnie pomawia, jest właśnie zemsta. Przyznał się, że robi to z zemsty. Jaki jest pana stosunek do narkotyków? Bardzo negatywny. Byłem zawsze przeciwny tak samo braniu, jak i handlowaniu. Nigdy ich nie używałem i bardzo to potępiałem. Każdy, kto mnie dobrze znał, wiedział, jakie ja mam zdanie na ten temat. Ten cały aparat śledczy, ten policjant, prokuratorzy, sędziowie, dlaczego oni wszyscy uparli się, żeby pana zniszczyć? Myślę, że stoi za tym przede wszystkim policjant Dariusz R. Chciał mieć sukces, tak jak i pani prokurator Zapaśnik, która nie weryfikowała ich zeznań, ich wyjaśnień z jakimiś konkretnymi faktami rzeczywistymi i dowodami. Czy istniała grupa oczki? Czy istniał taki gang? Nie, nie istniało coś takiego, gdyż ja w Szczecinie, a to miał mieć miejsce w Szczecinie, gdyż ja w Szczecinie przebywałem bardzo rzadko, raz na dwa miesiące. I kiedy przyjeżdżałem do Szczecina, to nawet z tymi osobami nie miałem kontaktu. A niektóre osoby, które zasiadały ze mną na ławie oskarżonych, wychowały się ze mną na jednej ulicy. Na ulicy Żabiej. Grupa z ulicy Żabiej? Tak, była to bardzo mała ulica. Krótka. Także tam wszyscy się znali dokładnie od podszewki. Ja byłem starszy, oni byli młodsi. A co was wiązało poza miejscem zamieszkania? Wspólne zainteresowania. To był sport, po prostu. Oni trenowali, ja trenowałem. Jak przyjeżdżałem do Szczecina, to wspólnie żeśmy uczęszczali na treningi. Chodziliśmy na siłownię. Trenowaliśmy też boks. To nas w sumie wiązało. Dokąd pan z tego Szczecina tak często wyjeżdżał? Mieszkałem w Niemczech i swoje wszystkie interesy miałem na terenie Niemiec. Wraz z takimi przyjaciółmi, byli to Żydzi, zakupowaliśmy ubrania sportowe i wysyłaliśmy do Rosji. Było na tym bardzo duże przebicie i zarobek. Bardzo się opłacało. To dlaczego pan wycofał się z tych Niemiec? Ja się nie wycofałem z Niemiec. Ja praktycznie byłem cały czas, tylko później zacząłem częściej przyjeżdżać do Polski. Jakieś interesy w Polsce zaczął pan prowadzić? Nie, interesów żadnych w Polsce nie prowadziłem. Mówi się o pańskiej przyjaźni z Rikardem Fancinim. Znamy się z Rikardem Fancinim. On między innymi produkował wódkę kremlowską. Pan też w jakiś sposób był zaangażowany w ten interes? Ta firma, która zajmowała się handlem tą wódką, została na terenie Polski założona. Prezesem spółki handlującej Kremlowską została Ilona, kobieta, z którą żyję. O Fancinim mówi się jako o gangsterze międzynarodowym. Nie mam informacji, żeby on był gangsterem w ogóle jakimkolwiek. Nie zgadzam się w ogóle z taką opinią. Jest to kompletna bzdura i mit. Na jednej z pamiątkowych fotografii występuje pan razem z Sylwestrem Stallą i Arnoldem Schwarzeneggerem. Uwieczniono was przy okazji promocji kremlowskiej w Monte Carlo. Jest takie zdjęcie. No po prostu jest to zbieg okoliczności. Były to osoby, które bardzo blisko znały się właśnie z Ricardem. Zresztą on znał bardzo dużo sławnych ludzi. Czy pan znał ludzi związanych z gangiem pruszkowskim? Tak, niektórych znałem. Czy można powiedzieć, że z niektórymi się pan przyjaźnił? Nie, nie można powiedzieć o przyjaźni. Nasze zapoznanie pochodzi z czasów, kiedy pracowałem jako bramkarz w lokalu Mała Scena Rozrywki. Był to bardzo znany klub, latem miał swoją filię w Międzyzdrojach, i osoby te przyjeżdżały właśnie nad morze, i tam zapoznawały się osoby z całej Polski, i między innymi bywali tam oni, przyjeżdżali na wczasy. Kto? Leszek tam przyjeżdżał, brat jego tam przyjeżdżał, tak zwani w tamtych czasach Wańka i Malizna. Masa? On też przyjeżdżał. Widziałem go w latach dziewięćdziesiątych w międzyzdrojach. Pamiętam, kiedy przyjeżdżał na siłownię, na którą ja też uczęszczałem, i przyjeżdżali w pięciu skodą taką nie najnowszą, a był to dziewięćdziesiąty drugi, może dziewięćdziesiąty trzeci rok. Może dla niepoznaki. Ludzie o takich pieniądzach, jak pisała o nich prasa, ani by nie przyjeżdżali takim samochodem, ani by nie chodzili tak, jak w ten czas chodzili ubrani. Ich rzekome bogactwo jest to po prostu mit. Mówi się o pana przyjaźni ze Słowikiem. Znajomości, ale nie przyjaźni. On jest ze Stargardu Szczecińskiego, ale nigdy nie odwiedził mnie w domu. Takich rzeczy nie było. Były te spotkania w takich klubach, w restauracji gdzieś czy w dyskotece. Nigdy nie byliśmy na żadnych tam jakichś wojażach, jak to gdzieś tam opisują w gazetach, że mieliśmy gdzieś wyjazdy jakieś zagraniczne czy coś. Żadnych takich wojaży nie było. Jak pan skomentuje opinię, że grupa oczki została podporządkowana przez Pruszków? To jest wymyślone po prostu przez tak zwanych skruszonych przestępców. Ja po pierwsze nie kierowałem żadną grupą, a po drugie nigdy nie byłem podporządkowany tym osobom z Pruszkowa. Zapadł wyrok w procesie szczecińskim, ale dla pana sala sądowa nie skończyła się. W tej chwili pan znów siedzi na ławie oskarżonych, w procesie Krakowiaka tym razem. Oskarżony zostałem na podstawie pomówień następnych skruszonych przestępców, którzy są świadkami koronnymi. Jest to Kastor i jeszcze jego kolega osoby, których kompletnie nigdy w życiu nie widziałem. Nie tylko ich nie widziałem, ale nie znam osób, z którymi w ogóle zasiadałem na ławie oskarżonych. Nigdy nawet nie wiedziałem o istnieniu tych osób, których rzekomo miałem być kolegą. Ten Kastor był poszukiwany za zabójstwo w Częstochowie. W tym czasie jeździł z bronią i znalazł się w Koninie w agencji towarzyskiej, gdzie całą noc zażywał narkotyki. Zaczął tam grozić i szantażować pewnego człowieka a że ten człowiek nie chciał mu się podporządkować, wyjął broń, przykręcił na jego oczach tłumik, przestawił mu do kolana i przestrzelił nogę. Następnie ten człowiek poderwał się, odepchnął go, zaczął krzyczeć ratunku, uciekać w tej agencji, a on też się podniósł i zaczął za nim strzelać i dwukrotnie go jeszcze ranił. A prokuraturze opowiedział później, że on ratował mu życie, strzelał do niego, bo koledzy, którzy z nim tam byli, mogli go pobić. I on dlatego, jak mówił, do niego strzelał, chciał go postrzelić, żeby oni już zobaczyli, że on jest ranny, żeby go nie bili. W tej sprawie występuje jeszcze jeden świadek koronny, który mimo tego, że jest świadkiem, podobno ma własny gang i zastrzelonego policjanta na koncie. Jest to Włodzimierz C. Kastor pomawiał tego C o napad. Opisał, że przyłożył broń człowiekowi do głowy itd., kiedy C stał się świadkiem koronnym, prokuratura zrobiła im spotkanie i Kastor zmienił zeznanie. Powiedział, że mu się pomyliło, że to nie był C, ale był to kto inny, ale już nie pamięta. I prokuratura cofnęła oskarżenie przeciwko temu C, gdyż był im potrzebny jako świadek koronny. No, a jak wiadomo jest, on nadal przez cały czas kierował gangiem, no i doszło do tego, że zastrzelili jeszcze policjanta. Po tym wszystkim, co pan tu opowiada, Jaka jest Pana opinia o instytucji świadka koronnego? Są to przestępcy, zwykli, brutalni przestępcy, którzy kiedy już po prostu zawali im się wszystko i zostają zatrzymani, zaczynają zeznawać. A prokuratura nadaje im tak zwany stempel wiarygodności. I na tym stemplu wiarygodności oni zeznają. To osoby, których cel jest oczywisty i powinno to być weryfikowane z rzeczywistymi faktami, z rzeczywistymi dowodami, które by potwierdzały ich wiarygodność. Zarzut, który pana dotyczy, to jest zlecenie zabójstwa Wiktora F., Białorusina, który przebywał na terenie Szczecina. Czy pan go znał? Z widzenia. Praktycznie to żadnej tam między nami znajomości nie było. Kiedyś pamiętam, że było takie zdarzenie, że ja podjechałem samochodem. On był zainteresowany samochodem, którym podjechałem i tam zapytał odnośnie tego samochodu, nie? A że był to samochód taki rzucający się w oczy, bo w ten czas przyjechałem Ferrari i on był zainteresowany kupnem tego wozu. Ale między mną a tą osobą nigdy nie było żadnych konfliktów, żadnych układów, żadnych znajomości. Nic, kompletnie. W świetle aktu oskarżenia, jaki miał być powód, że pan zlecił jego zabójstwo? Czarny zeznał, że mogło to być, że tamten się lepiej bije ode mnie. To miał być taki motyw. Pan jest bogatym człowiekiem? Nie, nie jestem bogatym człowiekiem. Przypisywano mi, że wywoziłem miliony dolarów do banków w Monako i tak dalej. No, ale po prostu to znowu kompletnie jakieś wymyślania osób, które mnie pomawiały. Ale posiada pan dom z basenem? Nie, nie posiadam żadnego domu z basenem. Jest to wymysł. Jest to dom należący do przyjaciółki mojej żony i ktoś to sobie wymyślił po prostu, że ona użytkuje i korzysta. Nie jest to żadna moja własność i nigdy moją własnością nie była. Ja po prostu pomagałem przy jakichś tam sprawach, zakupu i tak dalej. Towarzyszyłem i pomagałem, bo akurat byłem w miejscu w Warszawie ale nie ma to żadnego związku. Jest to jej dom. Ten dom jest pod Warszawą, w tej okolicy znanej właśnie z tego, że tam mieszkają ludzie związani z tak zwaną grupą Pruszkowską. Ja tam nikogo nie znam akurat z tych okolic. Żadnej z tych osób. Pan przy każdej okazji wykrzykuje o niesprawiedliwości i o tym, jak świadkowie koronni pana osaczają i kłamią, ale jest pan bezsilny w tym krzyku. Tak, jestem bezsilny. Ta bezsilność jest najgorsza. Zostałem po prostu skazany na fałszywych pomówieniach. Czy jest w panu pragnienie zemsty? Nie mam chęci zemsty. Nie pałam chęcią zemsty. Mam pragnienie sprawiedliwości. Sąd podkreślał, że Czarny zeznając na mnie, bardzo ryzykuje, że mu grozi jakieś niebezpieczeństwo. Ale jak może tak się zachowywać osoba, której grozi niebezpieczeństwo, która wyszła teraz na wolność i po wyjściu na wolność pisze mi kartkę, jeszcze z radością, gdzie mówi Witam cię na Iwniaku. I przyznaję, że mu nie zapłaciłem. Mam tę kartkę, nawet dałem ją sądowi. Tego pół miliona marek. Wierzyłem zbyt mocno w sprawiedliwość. Zawiodłem się. I jeszcze mi pisze. Za trzy miesiące, za rok, może znów cię ktoś przehandluje. I czy tak zachowuje się osoba, której coś grozi? Która obawia się czegoś? Jest to kompletna bzdura. Kompletna bzdura. Prokurator Barbara Zapaśnik charakteryzuje Marka M jako egoistę, który kocha tylko siebie. W tym właśnie upatruje przyczynę jego porażki. Gdyby zwracał większą uwagę na oczekiwania swoich ludzi, a nie tylko własne, być może dzisiaj nie oglądałby świata z murów więzienia. Tajemnicze zaginięcia W Warszawie ludzie mafii ginęli w spektakularnych strzelaninach lub wybuchach bombowych. W Szczecinie wychodzili z domu i przepadali bez śladu. Taki los spotkał Romana R, pseudonim Arizona, zaufanego wspólnika Oczki, człowieka o salonowych manierach i silnej pozycji wśród Rosjan. Arizona uchodził za człowieka sukcesu, lubił pokazywać się w towarzystwie prawników, zaskakująco często widywano go w budynku zajmowanym przez Urząd Ochrony Państwa. Podobno wiele wiedział o zakulisowych powiązaniach polityków z rodzącym się właśnie biznesem. Wykorzystywał tę wiedzę w sytuacjach, gdy komukolwiek z jego przyjaciół powinęła się noga. Niektórzy twierdzą, że w prywatnym archiwum przechowywał kasetę wideo z pikantnymi scenami zarejestrowanymi w agencji towarzyskiej. Bohaterami filmu miało być kilku prokuratorów i szukających mocnych wrażeń sędzia. Wszyscy są dziś adwokatami. Chociaż policja podejrzewała, że żadnego filmu nie było, a plotki o pikantnej taśmie VHS pomagały Arizonie w pertraktacjach z prawnikami, to jego inklinacje do szantażu różnych osób mogły być pretekstem, by go na zawsze uciszyć. Arizona pilnował, żebyśmy nie wpakowali się w jakąś kabałę, mówi jeden z członków gangu z Żabiej. Kiedyś chcieliśmy najechać znaną firmę paliwową, która wydymała na dużą kasę pewnego klienta. Ten klient się nam poskarżył, a my byliśmy gotowi mu pomóc. Wara od nich, bo was wszystkich pozabijają. Denerwował się Arizona i wytłumaczył nam, jacy politycy stoją za tą firmą. Odpuściliśmy. Po raz ostatni Romana R widziano 21 listopada 1995 roku. Ktoś zatelefonował do niego i wyraźnie popsuł mu humor. Po rozmowie Arizona nerwowo czegoś szukał w swojej willi przystrzałowskiej, następnie w pośpiechu wsiadł do Peżota, Odjechał i już nie wrócił. Marek, oczko przypisał tora, płakał, gdy Romek zaginął. Traktował go jak brata, kupowali sobie te same ciuchy. Wynajął z chłopakami helikopter do poszukiwań. Przez lata próbowaliśmy razem ustalić, kto wtedy dzwonił. Dowiedzieliśmy się, że w tym dniu Roman kilkakrotnie rozmawiał z paroma biznesmenami z pierwszych stron gazet. Opowiadał nam Waldemar J., nieżyjący już partner w interesach Marka M., oczki. Nasz rozmówca widać nie wiedział, jakie były ustalenia służb kryminalnych w tej sprawie. Ostatni odebrany przez Arizonę telefon wykonano z numeru należącego do Marka M., a zarejestrowanego na jego życiową partnerkę, lucynę K.J. Arizona nadzorował dla oczki interesy z wódką Kremlowskaja, mówi oficer CBS. Sam zresztą zainwestował w ten interes niemałe pieniądze. Oczko nie był jednak zadowolony, szukał następcy na jego miejsce. Pozycję Arizony podobno mocno nadszarpnęła wpadka na granicy trzech tirów ze szmuglowanym spirytusem. Do dziś nie wiadomo, gdzie i do kogo spieszył się tamtego dnia Roman R. Jego samochód znaleziono po jakimś czasie na parkingu w Poznaniu. W półświadku do dziś spekuluje się, że za tym tajemniczym zaginięciem stały służby specjalne. W latach 80. na zlecenie SB Roman R. zorganizował spektakularną kradzież dyskietek należących do Stasi. Dyskietki znajdowały się w samochodzie niemieckich tajniaków i miały zawierać tajemnice przemysłowe. Arizona opowiadał po wszystkim, że służba bezpieczeństwa zapłaciła za nie pół miliona marek. W ekipie, która zrobiła z nim tamten numer, była między innymi pewna kobieta z Berlina i jakiś komandos. Kiedy Arizona zaginął, jego koledzy dotarli do owego komandosa. Mężczyzna był przerażony, ponieważ kobieta z Berlina też zaginęła. Wkrótce on sam zmarł na zawał serca. Jaka jest prawda o losie Arizony? Tego nie wie ani policja, ani jego byli kompani. Jak kamień w wodę przepadł także Lesław H., to siwy. Jeden z pionierów na przemytniczych szlakach. Siwy zaczynał karierę w półświatku w latach 70., kiedy przyszła mafia pruszkowska biegała w krótkich spodenkach od piaskownicy do piaskownicy. Kiedy u schyłku PRL polska przestępczość zorganizowana dopiero zgarniała pierwsze zyski, Siwy już był piekielnie bogaty. Mówiono o nim Król Wajchy, bo dał się poznać jako mistrz świndli walutowych. Jeździł do Budapesztu, gdzie handlował dolarami i niemieckimi markami, kantując turystów na potęgę. Krążyły legendy, że obstawiał wszystkie ważne transakcje walutowe w pobliżu polskiej ambasady i uczciwie dzielił się zarobkiem z tymi, którzy napędzali mu klientów. Kapitał pomnażał na pionierskich szlakach przemytniczych, woził alkohol i papierosy pomiędzy Polską, Holandią i Niemcami, inwestował w nieruchomości i wina musujące. W latach 90. zamiast odcinać kupony odzysków, organizował przemyt papierosów. Stał się rekinem gospodarczym. Po raz pierwszy porwano go sprzed domu w połowie lat 90. Wtedy za jego uwolnienie rodzina zapłaciła 100 tysięcy dolarów. Policja oficjalnie nie została poinformowana o żądaniu okupu, ale prowadziła w tej sprawie operacyjne rozpoznanie. Śledziła też taksówkę wiozącą okup do Warszawy. W stolicy obserwacje przejęli stołeczni policjanci i wszystko zepsuli, bo w ulicznym korku zgubili śledzony obiekt. Do dziś nie wiadomo, kto przejął okup. Lesław H. wrócił do domu po dwóch tygodniach z poważnymi uszkodzeniami głowy. Nikomu się nie żalił, jak ognia unikał rozgłosu, śledztwa i aresztowań porywaczy, tłumacząc, że nie chce narażać rodziny. Stał się ostrożny, obwarował dom z systemami alarmowymi. Na nic to wszystko się zdało, mówi córka Lesława H. W lipcu 1998 roku porywano go po raz drugi. W biały dzień na oczach wielu ludzi w centrum miasta. Trzej mężczyźni wywlekli tatę z mercedesa, obezwładnili go i wrzucili do bagażnika swojego auta. Nikt nie zareagował. Zdarzenie to miało miejsce przed budynkiem TVP na Niedziałkowskiego. Uzbrojony pracownik Straży Przemysłowej widział, co się dzieje, ale nawet nie drgnął. Coś musiało pójść nie tak, skoro przestępcy nawet nie skontaktowali się z rodziną z żądaniem okupu. W zakładach karnych krąży opowieść, jakoby Siwy zachłysnął się własną krwią. Jego ciało zakopano gdzieś w drodze do Warszawy. Po kilkunastu latach okazało się, że zleceniodawcą porwania był Jeremiasz B., pseudonim Baranina. Szczegóły tej sprawy w rozdziale Prawda po latach. Czy Karateka był kretem? Zaginięcie karateki Arkadiusza Szczasiuka ze Szczecina to jedno z najbardziej tajemniczych tego typu zdarzeń w Polsce. Obecnie, gdy opisujemy tę historię, mija właśnie 15 lat od chwili, gdy ślad się po prostu po nim urwał. Do dziś w półświatku krążą różne teorie na ten temat. Jedni twierdzą, że sportowiec został zamordowany, bo jako przestępca prowadził ryzykowne życie. Inni, że go odstrzelono, ponieważ był policyjną wtyczką w groźnym gangu. W czerwcu 1998 roku Arkadiusz Szczasiuk miał 30 lat i krótki epizod za kratami w związku z legalizowaniem kradzionych aut, który bezpowrotnie przerwał jego sportową karierę. Brał udział w kilku wymuszeniach, najazdach na agencje towarzyskie, bywał w lokalach, w których bawili się przemytnicy. Coraz częściej widywano go w towarzystwie oczki, czasami robił za jego kierowcę. Obaj wyjeżdżali na egzotyczne wakacje, podczas których eksportowiec poznał m.in. legendarnego już wtedy Ricarda Fanciniego. Mówiono, że były mistrz Polski w karate stał się ulubieńcem znanego gangstera i że przy takim opiekunie szybko awansuje. Rafał H, pseudonim czarny, dobrze pamięta Szczasiuka. Do grupy wprowadził karatekę Arizona, który też zaginął bez śladu któregoś dnia powiedział: To jest Arek, będzie z nami zarabiał. Napadaliśmy na przemytników przy granicy, łupiliśmy złodziei samochodowych i jeździliśmy po haracze do burdeli. Tylko raz widziałem, by użył swojej siły fizycznej. Skopał gościa, który był naszym przewodnikiem, do granicy i pomylił drogę. Arek pokazał wtedy, że jest niebyle kim, ale i tak nie był moim faworytem. Nie spodobało mi się, że wyprosił u oczki akt łaski dla kapusia, który mnie sypnął, a który był jego kolegą. Gang to nie klub sportowy, tu pewnych spraw nie powinno się odpuszczać. To, że jesteś mistrzem karate, nie znaczy, że możesz zmieniać reguły. W mocnej ekipie, gdzie popełnia się poważne przestępstwa, Arkadiusz Czasiuk nie znalazłby miejsca. Nie nadawał się. Jeśli nawet eks karateka miał ambicje, by awansować w gangu, to ich realizację skutecznie pokrzyżowała policja, rozbijając grupę oczki. Z obuławy wymknęło się tylko dwóch pierwszoligowych przestępców typowany na następce oczki Sylwek i specjalista od braworowych napadów, znany pod pseudonimem Pastor. Wyjechali w świat. Karateka z nimi. Arek zadzwonił do mnie tłumacząc, że też musi się schować przed policją. Opowiada Ewa, partnerka karateki. Był pijany, mówił chaotycznie. Twierdził, że jest daleko i przez dwa tygodnie nie będzie mógł się ze mną kontaktować. Powiedział też, że niedługo Pastor przywiezie mi pieniądze na życie. To była nasza ostatnia rozmowa. Nigdy więcej go nie zobaczyłam, a pastor nigdy nie przywiózł mi żadnych pieniędzy. Trudno zrozumieć, dlaczego Karateka postanowił wyjechać. Policjanci przekonują, że nigdy by po niego nie przyszedł, ponieważ nie wiązano go z grupą. Ewa, szukając arka, zadzwoniła do ukrywającego się w Niemczech sylwka. Usłyszała od niego, że Arek jest w Boliwii i dostanie 25 lat za przemyt narkotyków. Nigdy w to nie uwierzyła. Po ucieczce z Polski Sylwek wciąż zajmował się napadami i porwaniami. Stworzył silną grupę, w której znaczącą pozycję zajmował pastor. Podczas jednej z imprez alkoholowych, pastor miał się przechwalać, że osobiście strzelił do arka i że fajnie było: jego głowa rozpadła się na kawałki. Z jego opowieści wynikało, że zabójstwo było zaplanowane, a egzekucję wykonano w pomieszczeniu wyłożonym folią, żeby nie pozostawić na podłodze i ścianach śladów krwi. Pierwszy miał strzelać Sylwek, potem bliżej nieznany ex-komandos. Pastor strzelał jako trzeci, prawdopodobnie już do trupa. W trakcie egzekucji zemdlał. Sylwek i Pastor trafili na długie lata do więzienia. Pierwszy z nich za przestępstwa w gangu Oczki, pranie brudnych pieniędzy i zlecenie zabójstwa Białorusina Wiktora F. Drugi za napady z bronią w Niemczech. Z lektury protokołu z przesłuchania pastora w zakładzie karnym w Kolonii, przeprowadzonym zaraz po jego zatrzymaniu przez niemieckie służby kryminalne, wynika, że przestępca chciał się ułożyć z polską policją. Zapytany o zaginięcie karateki odpowiedział, że na razie nie chce się na ten temat wypowiadać. Niewykluczono, że liczył na nadzwyczajne złagodzenie kary lub status świadka koronnego. Jednak Niemcy, którzy go aresztowali, zamierzali rozliczyć go za przestępstwa, które popełnił na ich terenie. Pastor spędził w więzieniu 13 lat, tyle samo co Sylwek. Po odbyciu kary obaj wrócili w rodzinne strony. Pastor nie ma dziś żadnego interesu, by opowiadać o dawnych czasach. Po aresztowaniach Krakowiaka i jego ludzi w 1999 roku, świadek korony o pseudonimie Castor miał powiedzieć, że w tamtym czasie na Śląsku pojawił się ktoś ze Szczecina ze zleceniem na blondynę karatekę. Egzekutorzy pojechali za granicę i po kilku dniach wrócili z poczuciem dobrze wykonanej roboty. Kastor nie wymienił żadnych nazwisk. Kilka podanych przez niego szczegółów nie pasowało do historii Arkadiusza. Wątek nie wzbudził zainteresowania śledczych. Ten fragment zeznań świadka koronnego uznano za mało wiarygodny. Adam M. pseudonim Bregatier. Ja się zastanawiam, czy ten Szczasiok w ogóle był przestępcą. No, przecież ja znam kryminalny Szczecin, a jego nazwisko poznałem dopiero podczas procesu grupy Oczki. W naszym środowisku było mnóstwo szpicli i donosicieli, ale o Karatece mówiło się, że mógł być urzędnikiem państwowym pod przykryciem. Kto wie, może nawet policjantem. Pewnie miał do wykonania jakieś zadanie, i kiedy się z niego wywiązał, schowano go na zawsze, pozorując zaginięcie. Może mieszka gdzieś za granicą albo pod Krakowem. Dariusz Rudy był zastępca dyrektora CBS. Ten, kto takie rzeczy opowiada, naoglądał się chyba amerykańskich filmów. Zapewniam, że gdyby Arkadiusz czasiek był naszym agentem, wiedziałbym o tym. Ewa była partnerka karateki. Chciałabym wierzyć, że Arek żyje, ale to niemożliwe. Nigdy nie zostawiłby mnie samej z chorym dzieckiem. Nasza córeczka miała wtedy naczyniaka. Bardzo się o nią martwiliśmy. Nawet na końcu świata znalazłby sposób, aby się z nami skontaktować. On nie żyje. Przez 15 lat prokuratura w ogóle nie prowadziła w tej sprawie śledztwa. Może dlatego niektórzy wierzą, że Arkadiusz Szczasiuk miał za zadanie zbliżyć się do szefa gangu, którego latami rozpracowywano, a to, że dokonywał wymuszeń, miało go po prostu uwiarygadniać w przestępczych kręgach. Jeżeli rzeczywiście, jak twierdzi policja, nie miał powodów, by obawiać się aresztowania, to dlaczego wyjechał z kraju? Czy nie po to, by śledzić dalsze poczynania groźnych zbiegów i pomagać policji w ich zatrzymaniu? Takie pytania stawia sobie także Henryk Marucha, były reprezentant kadry narodowej w karate. Oto fragment rozmowy. Dobrze pan znał Arka? Przez wiele lat byłem jego trenerem. Arek trafił pod moją opiekę jako trzynastolatek. Traktowałem go jak młodszego brata, chodziłem do szkoły na wywiadówki. Trenowaliśmy w klubie studenckim Pinokio w Szczecinie, potem w Pomorskiej Akademii Medycznej. Miał talent? Nieprzeciętny. Był moim najlepszym uczniem. Arek bez słowa sprzeciwu poddał się ogromnemu reżimowi. Wstawał o czwartej, piątej rano, aby przed szóstą być już na treningu. Wracał do klubu po szkole, trenowaliśmy do wieczora. Był dużo towarzystwa, otwarty i prostolinijny. Nigdy nie dostrzegłem w nim cwaniactwa, żadnych nieuczciwych działań. Zawsze przestrzegał zasad fair play, dlatego trudno mi było uwierzyć, że mógł związać się z przestępcami. To by kompletnie do niego nie pasowało. Ludzie z takim charakterem nie idą w życiu na łatwiznę. Uczeń przerós mistrza? Spotkaliśmy się na macie w 1987 roku w Dąbrowie Górniczej w półfinale Mistrzostw Polski. Już jako rywale, bo reprezentowaliśmy dwa różne kluby. Byłem w kadrze narodowej, wytrenowany niczym maszynka do zabijania. To właśnie wtedy stoczyłem ostatnią w swojej karierze walkę. Nie oszczędzałem Arka. Sędziowie dali mi punkty karne za ostrą grę. Tamtą walkę przegrałem. Myśli pan, że go zabili? Trudno powiedzieć, był świetnie wyszkolony, nie dałby się tak po prostu podejść. Miał wprawdzie coś z sercem, zemdlał podczas wyczerpującego treningu w górach, ale nie przekładało się to na jego ogólną kondycję. Musieliby go jakoś odurzyć. Próbował pan jakoś wyjaśnić to zaginięcie? Nigdy nie uwierzyłem, że Arek był gangsterem. Kiedy zaginął, szukałem prawdy o nim w komendzie głównej policji. Nic na niego nie mieli, był czysty. Życiowe metamorfozy. Minęły lata, chłopcy z żaby zaczęli wychodzić na wolność. Kolej ich losów to materiał na niezły scenariusz filmowy. Janusz Gieb, pseudonim do nim gołąb, ten, który nawet nie przeczytał aktu oskarżenia, bo był chory na jedno oko, spłacił stare długi, dostał kredyt na kilka milionów i rozkręcał w międzyzdrojach legalny interes turystyczny. Kiedy wszyscy uwierzyli, że zaczyna mu się powodzić, znaleziono go powieszonego w pokoju hotelowym Koło brzegu. Prokuratura uznała, że gołąb popełnił samobójstwo. Niebezpieczny jak dynamit brygadier, złagodniał jak baranek i wskoczył w domowe bambosze. Zakochał się w studentce, ożenił i tuż przed sześćdziesiątką dwukrotnie został ojcem. Wojciech J., który chciał być komandosem, ale mu nie wyszło i trafił do gangu, przeżył prawdziwy zawód miłosny. Żona prawniczka porzuciła go dla policjanta z Wydziału Antyterrorystycznego, co diametralnie zmieniło jego życie. Zraniony do żywego postanowił zaufać wyłącznie Bogu. Odbywał piesze pielgrzymki do sanktuariów i został redaktorem wydawanego za kratami czasopisma Dobry Łotr. Podobno wybaczył i żonie i policjantowi. Największą metamorfozę przeszedł pyskaty i narwany Jacek P. pseudonim Ślepak. W hierarchii gangu był zaraz po oczce. Skazany na karę łączną 15 lat, opuścił więzienie dwa dni przed wigilią 2010 roku, 20 miesięcy przed upływem całej kary. Dziś wydaje się wyższy i lepiej zbudowany niż przed laty. Zachowuje się inaczej niż kiedyś. Zanim opuścił więzienie, był instruktorem w ruchu AA, podobno jednym z najlepszych w kraju. Jest restrykcyjny, odrzuca półśrodki, bo skoro wymaga od siebie, ma prawo wymagać od innych. Przemianę z alkoholika w neofitę przechodził pod okiem Leszka Podoleckiego, wiceprezesa świeckiego stowarzyszenia Bractwo Więzienne, prowadzącego za kratami spotkania wspólnoty trzeźwości i modlitwy Arka. Spotkaliśmy się w zakładzie karnym w Nowogardzie na jednym z cyklicznych spotkań, opowiada szef Bractwa Więziennego. Na jego widok nogi się pode mną ugięły. Ten facet to ważna postać w kryminale. Patrzyłem na niego z niedowierzaniem, bo tacy rzadko do nas przychodzą. Tymczasem on miał szczere spojrzenie i podał wszystkim rękę na powitanie. Rozmawialiśmy wtedy o życiu w trzeźwości, które nie polega wyłącznie na odstawieniu alkoholu. Mówiłem, że można nie pić, a nie myśleć trzeźwo. Jacek słuchał i krzesło go parzyło. Nie zgadzał się widać z moimi tezami. Jednak przyszedł po raz kolejny. Z czasem na stałe włączył się w ruch AA. Charakterny z niego facet. Ma zasady, jak da słowo, to go dotrzyma. Mówi o ślepaku Artur Bojanowicz, oficer z zakładu karnego w Nowogardzie. Cieszy się szacunkiem więźniów, jest dla nich autorytetem. Pod koniec kary Jacek P. zaangażował się w pracę w hospicjum. Jeździł do chorych na każdej przepustce. Ktoś na sali powiedział mu, że jest aniołem, że ma wielkie serce i ogromną wrażliwość. Nigdy wcześniej nie słyszał na swój temat choćby jednego dobrego słowa. Ksiądz Eugeniusz Leśniak, dyrektor Hospicjum imienia Jana Ewangelisty w Szczecinie, bacznie go obserwuje, ale nie z uwagi na przeszłość w kryminale. Jacek jest przykładem człowieka, który wpuścił do swego serca Boga, chociaż on sam tego tak nie nazywa. Jeśli ktoś nie ma czystej motywacji, to w takim miejscu jak to długo nie wytrzyma. On nigdy nie dostawał przepustek na Hospicjum, lecz dzielił swój krótki czas poza murami, pomiędzy domem a chorymi. Zdarzyło się, że nie przyszedł na dyżur, bo miał sporo nauki. Wtedy wszyscy o niego pytali tak bardzo jest lubiany. Leszek Podolecki wierzy, że Jackowi P się uda. On ma w sobie niewyczerpane pokłady dobrej energii. Zaraża ją innych, ludzie mu ufają. Wszystko co robi jest autentyczne. On nie udaje kogoś innego. Policjanci z CBS są zdecydowanie bardziej sceptyczni. Mówią: pożyjemy, zobaczymy. Cuda, czasami się zdarzają. Gębę mam niewyparzoną. Rozmowa z Jackiem P. Ślepakiem. Zmienił się pan trochę, panie Jacku. Wreszcie panuję nad sobą, chociaż gębę wciąż mam niewyparzoną. Z natury jestem impulsywny, ale staram się zmienić na lepsze. Od kilku lat nie piję ani kropli. Powiedziałem kiedyś mojemu ojcu, którego kocha i szanuję: Tato, póki żyjesz, nie tknę tego gówna, daję ci słowo gita. Ojciec mi uwierzył. Znaleźli się ludzie, którzy pomogli mi stanąć na nogi, dlatego teraz ja pomagam innym. Jak to się stało z tym hospicjum? Trafiłem tam za sprawą mojego adwokata, ale po kolei. Jak minęło mi 11 lat z wyroku, to po raz pierwszy wystąpiłem o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Nie wiem, co musiałby pan zrobić, żebyśmy pana puścili. Powiedział mi na wokandzie prokurator. Wróciłem do celi, wlepiłem wzrok w sufit i dopadła mnie totalna debrecha. O czym pan wtedy myślał? Pomyślałem, że nigdy stąd kurwa nie wyjdę. Normalnie żyć mi się odechciało. I wtedy mój adwokat znalazł sposób na skrócenie kary. Wolontariat w hospicjum. Nie wiem tylko czy dasz radę, powiedział mi przez telefon. A dlaczego nie? Ja mu na to. Wiesz jak jest? W hospicjum wszyscy wymiękają. przestrzegał. A ja że spróbuję. Przez 9 lat pracowałem w szpitalu dziecięcym, to się napatrzyłem. Byłem ślusarzem w warsztacie ortopedycznym, robiłem aparaty dla pacjentów, lekko nie było. Aparaty ważna rzecz, ale w hospicjum cierpienie i śmierć łamią największych twardzieli. W szpitalu dziecięcym też było cierpienie i śmierć. Pamiętam chłopca z rakiem kości, przygotowywałem dla niego odlew na kikuta. Cieszył się, że z aparatem będzie mu lżej, nie wiedział, że umiera, ale ja wiedziałem. Jak wtedy dałem radę, to teraz też dam, powiedziałem mecenasowi. I co? Wyszedłem z więzienia i wciąż tam chodzę. Dlaczego? Już pan nie musi. Prawdę mówiąc, sam nie wiem dlaczego. Musiałbym się głęboko nad tym zastanowić. Widać w każdym człowieku jest jakieś dobro. Ja normalnie jestem szczęśliwy, kiedy wracam do domu po dyżurze w hospicjum. Od pierwszego dnia dobrze się tam czuję, czyli od rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem. Poszedłem wtedy z żoną, zostałem zaakceptowany. Ludzie stamtąd co wobec mnie szczerzy, chyba mnie lubią. Nie przeraża pana śmierć? Wszyscy kiedyś umrzemy, oby tylko nie tak jak oni umierają. Pod koniec 2010 roku, po długiej nieobecności w domu, pojawił się w Szczecinie Marek. Oczko, przepisał Tora. Dostał przepustkę z więzienia, przyjechał do mamy. Była śmiertelnie chora. Od wielu tygodni czekała na miejsce w hospicjum. Zadzwoniłem do ojca dyrektora i wolne miejsce się znalazło. Odwiedził ją pan? Tak, ale na moment nie chciałem przeszkadzać. I chociaż przez większość czasu była nieprzytomna, to wtedy odzyskała świadomość. Po raz pierwszy od dawna miała na twarzy rumieńce. Wyglądała na szczęśliwą. Marek był przy niej. Umarła następnego dnia. Czy karateka Arkadiusz Staszuk był w waszej grupie? Gdyby był w naszej grupie, to pewnie coś bym o tym wiedział, a ja ledwie go znałem. Widzieliśmy się może trzy albo pięć razy. Mówił mi, że buduje dom 200 metrów od mojego bloku, ale nawet nie wiedziałem gdzie. Ale oczko wyraźnie go faworyzował. Myślę, że karateka i Marek znali się z siłowni i ta znajomość miała wyłącznie sportowy charakter. To, że obaj widnieją na kilku zdjęciach, nic nie znaczy. Marek był sławny, widać, karatece to imponowało. Jeżeli Szczasiuk robił w mieście jakieś interesy, to na własną rękę. Usunął pan z twarzy tatuaże? Tak, już mi nie były potrzebne. Kiedyś kropki na powiekach coś znaczyły, a teraz. No, wie pani, spotykam się z różnymi ludźmi. Nie chcę, żeby patrzyli na mnie jak na kryminalistę. Pacjenci też. Po co mają się bać? Co jest w pana życiu najważniejsze? Zrobić maturę i dostać się na studia, na resocjalizację. Po co panu szkoła na stare lata? Uczyłem się po to, by urzędnicy, od których coś zależy, traktowali mnie poważnie. Na razie jestem dla nich tylko kryminalistą, chociaż już coś mi się udało, bo skończyłem zaocznie szkołę średnią. Kiedy odbierałem świadectwo, to normalnie się popłakałem. Takie to były emocje. Co będzie pan robił po maturze? Natychmiast złożę papiery na uniwersytet. Za kilka lat będę miał magistra i założę dom dla takich jak ja. Byłych gangsterów? Dla ludzi po wyrokach. Po co im taki dom? Żeby nie pałętali się bez sensu po ulicach. Widziałem kiedyś człowieka, który nie chciał opuścić celi. Łudził się, że jeszcze coś mu wyszperają. Znajdą stare grzechy, że jeszcze posiedzi. Bał się wolności, bo nie wiedział co go czeka. U mnie tacy jak on znajdą schronienie na parę nocy. Dostaną ciepły obiad, przez pośredniaka pomogę im w znalezieniu pracy. Oczywiście pod warunkiem, że nie będą pić i różne tam. A jak będą pana oszukiwać? Trzeba mieć trochę wiary w ludzi. Da pan radę żyć uczciwie? Spróbuję. Wyszedłem z więzienia po raz czwarty w życiu. Przesiedziałem cały AWS, całe SLD, pół rządów PiS i spory kawałek PO. Już dość. Marzenia na przyszłość? Przestańcie już o mnie pisać. Ja nie jestem jakiś celebryta na czerwonym dywanie. To się musi skończyć, te wszystkie wywiady, zdjęcia w gazetach. Jasno się wyraziłem?